Hej, 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 z tej strony Kuba. Nie zapomnijcie, że możecie słuchać naszego podcastu na Podbean oraz iTunes. Linki znajdziecie w opisie, jak i link do merchu. Kto by nie chciał takiej pięknej koszuleczki? Znam parę osób. To koniec. O nie. To koniec podcastu. O nie, czemu? To koniec podcastu, bo no zjebaliśmy. Zjebaliśmy. Chciałem... Kuba, wiedziałem, że nas kiedyś to dogoni. No... Wiedziałem, że kiedyś czara piwa się przeleje. Tak. Goryczy. Czemu czara goryczy? Kto w ogóle magazynuje gorycz w czarze? Co się stało? No, w zeszłym epizodzie zrobiliśmy okropną rzecz. Zrobiliśmy żarty z jąkania. A, to akurat chujowe. I bo się śmialiśmy, że Andrzej Duda nasz człowiek. Nasz człowiek. W sumie to brzmi strasznie poważniej niż naprawdę było, bo jakby tam parę osób po prostu napisało. No tak, ale mamy takie, warto powiedzieć. Wiecie co? Po prostu mój kolega, mój przyjaciel się jąkał. Więc znam takiego. I on zdecydowanie jakby nie popiera waszej tej grupy. Wow! Czy wyciągnąłeś właśnie kartę kolegi? Tak. Wow. Nie, żartuję. Tak naprawdę to po prostu... Oczywiście się nigdy w życiu byśmy nie śmiali z kogoś jako człowieka. Czasem żartujemy sobie i za mało, że tak powiem, wyalienowaliśmy przykład jąkania się z nieznania języka. Gdzie chodzi nam dokładnie o to, że jąkanie Andrzeja Dudy wynika z tego, że po prostu nie zna języka, którym się posługuje. Tak. A jeśli chodzi o jąkanie, jak przypadłość, jest to rzecz, która jest całkowicie normalna, występująca i nie jest to... Ja się jąkam czasem po prostu. No właśnie. I nie jest to powód do jakiejś... Szukam odpowiedniego słowa. Do wyśmiania. Wyśmiania, tak. Chciałem nawet takiego bardziej poważnego. Do dyskryminacji. Do dyskryminacji. Wow. Do wyśmiania. Wow. Tak, więc no, chcielibyśmy przeprosić, jeśli ktoś się poczuł urażony, chociaż nadal mam wrażenie, że już to za długo trwa, jak na to, jaki kaliber to był rzeczy. Po prostu chciałem to zaadresować. Ale warto, ale jest ta jedna osoba, która teraz powie, god damn. Wow. Thanks. Dobrze, że nie przestałem oglądać po tamtym ostatnim. Dokładnie. Dobrze, że zacznę, że przestanę oglądać po tym. jakby niestety, no jesteśmy... Ludźmi. Jesteśmy, jacy jesteśmy. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy mężczyznami. Naszym obowiązkiem jest śmianie się z mniejszości. Znaczy, chciałem zacząć od tego, że może inaczej, tak? Ja chciałem przeprosić, że wy się poczuliście, że ja powinienem przeprosić. O, bo słuchajcie, w ogóle nie o to chodziło. Jakby nie to, co powiedziałem, w ogóle nie o to chodziło. Było oczywiste nawiązanie. Bo to oczywiste nawiązanie do... Do kultury hip-hopowej, gdzie się skreczuje. Okej? Okay? Ej, i nadal nie jest to tak dalekie nawiązanie, jak do tego rzymskiego cenzora. Tak, kochani. Mamy jakiś problem. Mam nadzieję, że to się skończy szybko. Już mam nadzieję, że to się skończy. Mam nadzieję, że to jest ostatni etap tego wszystkiego. Tak, ale w trzech aktach. Jest tragedia w trzech aktach. Tak, dokładnie. No. Kochani, no źle się zgraliśmy z naszą ulubioną ostatnio youtuberką. Sohajo. Mamy chyba nasz plan wydawniczy, po prostu musimy jakby to jeszcze raz przemyśleć dokładnie, bo tak, wszystkie największe jakby... Cały progres tej historii dzieje się... Dzieje się dzień po naszym nagraniu dla patronów. Tak, więc musimy to jakoś ustalić. Taki właśnie kalendarz wydawniczy. Tak. Gdzie możecie coś odpierdolić, żebyśmy mogli o tym porozmawiać. I wtedy my następnego dnia coś ten... Tak. Czy jest dzień, w którym nikt czegoś nie odpierdala? Bo myślałem, że to będzie dobrze, że tak nagrywamy po weekendzie, to wiesz. W weekend powinni wszyscy się wyszaleć. Dokładnie, wtedy powinni wszyscy się wyszaleć i na pewno porównywać wszystkich do nazistów. Na pewno nie w poniedziałek na przykład. Na pewno nie w poniedziałek. Nie wiem dlaczego, ale na pewno nie w poniedziałek. A się okazuje, że zawsze jest w poniedziałek. I słuchaj, w poniedziałek tydzień temu, czyli już prawie dwa tygodnie temu, jak to pewnie tego słuchacie. Ja już gubię rachubę, co się działo. Postanowiła przeprosić. Znaczy nie opowiedzieć swoją perspektywę. A, bo to był film. To był film. To my jeszcze tego filmu, o tym filmie nie mówiliśmy. Jezu, nie, bo właśnie Chryste. Ten film wyszedł dzień po tym, jak my nagraliśmy. Okay. I ja miałem takie... Kurde. A mógł być clickbait dwa razy pod rząd. Ale była ta puma na miniaturze. I tak, to prawda. Teraz, i Andrzej, i teraz prezydent, też pewnie jest. I prezydent. I prezydent. Więc, tak. Tak, więc Sohajo nagrała film, w którym, kurczę... Bardzo ciekawy film. Mhm. Chyba
bardziej przeintelektualizowanej wypowiedzi zjebałam, nie widziałem. Chyba od legendarnego zjebałem Krzysztofa Gonciarza. Mm-hmm. Nie widziałem tak bardzo zawirowanego filmu o zjebaniu. Powiem ci, że zjebałem Krzysztofa Gonciarza jednak tam... Adresowało zjebanie. Adresowało... Krzysiek wiedział, co było źródłem problemu. Tak, tak. Jakby znaczy, bo to też jest ważne moim zdaniem, że on jakby trafił do tych ludzi, którzy mieli do niego problem. Tak. Że jakby on mówił bezpośrednio do nich, bo od razu jakby zrozumiał, co jest problemem. Słuchaj, mam wrażenie, do dzisiaj nie wie, co się stało. Słuchaj, nie wie, właśnie nie wie, o co poszło w ogóle. Ona chyba jest jakby najmniej doinformowana w tej sytuacji kwestii całej. Jej problemu. Tak. Więc nie wiem, oglądałeś ten film. Oglądałem ten film, tak. W Sohio nagrała film, w którym adresuje głównie żadnej krytyki. Mm. Nie adresuje jako takiej. Mi się już myli, co ona mówiła w tym filmie, a co mówiła w komentarzach. W komentarzach mówiła wszystko na odwrót, co w filmie. A, okej. Okay, to trzeba wiedzieć. Dlatego mi się myli. Więc równie dobrze możemy powiedzieć cokolwiek. Bo prędzej czy później ona to powiedziała. To jest jak z tymi małpami z... chciałeś powiedzieć, że... Nieograniczony... Sohio jest małpą? Nie, wow. Absolutnie nie. Nie, to było nawiązanie do filmu z Madagaskar. Dokładnie. Czemu od razu nie wyłapałeś tego, że to było nawiązanie do filmu Madagaskar? No właśnie o to chodzi. Jestem za głupi, przepraszam. No właśnie, przecież to było jawne nawiązanie. Było jawne nawiązanie do popkultury. Oraz filmu 12 małp. Oraz też 12 gniewnych. Oraz 12 gniewnych, bo jest tam liczba 12. A co też oznacza to, że rozprawy sądowe. I to było nawiązanie do pozwu psycholożki oczywiście. Wow. Proszę bardzo. Jesteś super inteligentny, bo robisz dużo nawiązań do popkultury. Tak. Albo do literatury takiej mniej pop, mm-hmm. ale nadal takiej, że... Byłeś w drugiej klasie liceum? Słuchaj, nie wiem, czy wiesz, ale Werther miał żółtą kamizelkę i niebieskie spodenki, a jakie jest niebo, też niebieskie. A my co widzimy, jak jesteśmy na dworze? Niebo. A jaki jest kolor tego podcastu? Żółty. Dokładnie. Czyli, kochani, kiedy przyjdę w niebieskich dżinsach, to wiecie, że to jest ostatni podcast. Wiecie, że to będzie ostatni epizod dwóch typów podcast. To będzie oczywiście nawiązanie. Wybacz, jestem uczony na wspaniałe nawiązanie teraz. Dlatego bałeś się spotkać z Sohio. Dokładnie. Poszedłem kiedyś na wieczorek literacki. Zostałeś wyproszony. Musiałem wyjść. Nie, wyproszony zostałeś. Czy mógłby pan jakby wykaszleć się na zewnątrz i wrócić tutaj? Tak, więc Sohio. Nagrała film, w którym powiedziała, że ona kiedyś nagrywała jakieś rzeczy, więc to powinno sprawić, że powinni wszyscy wiedzieć, że ona po prostu automatycznie nie pomyśleć, że coś złego chciała. I wydaje mi się, wtedy się zorientowałem, że Sohio nie wie zupełnie, o co poszło. I nawet chyba pisałem ci, że Sohio wydaje się, że nie wie, czym jest kultura gwałtu na przykład. A to mi napisałeś. A ja wtedy tak, kultura czego? O czym ty mówisz? Czy wszyscy mężczyźni są źli? To nieprawda. Czekaj, czy ty nie widziałeś, jak ja nagrywałem podcast? Ostatnio? Ale rozwiń to, bo w sumie nie rozmawialiśmy o tym prywatnie, bo my mamy niestety taki problem teraz. Ten podcast jest problemem. Ten podcast jest problemem. Trudno jest rozmawiać prywatnie. Ale w którego 103. epizodzie was witam oczywiście. Wcisnął, kurde. No. Po 10:00. Chociaż... Bo to nie wiem, czy to może... Przed 11:00. No ale długo robiliśmy te... To może faktycznie, może przed 11:00. Długo robiliśmy mantrę. Za każdym razem, zanim zaczniemy, robimy... Tak. Wtedy zaczynamy dopiero. Tak. Dobrze, więc rozwiń to, bo ja mam też rozwinę. Swoje... Ja wyniosłem swoje jajeczka z koszyczku, a ty swoje... Wnioski po prostu mam. Wnioski, dokładnie. Rozwinę. Nie wiem, czemu ostatnio moim ulubionym jakby ulubioną metaforą jest to wkładanie tych jajek do tych koszyków. Tak, właśnie o to mi się założyłem. Jajka w różnych koszykach, że tak. Nie trzymać wszystkich, że różne formy przychodu, że różne źródła przychodu. Potem coś znowu o tych jajkach było, znowu teraz. I koszyk. Ten koszyk się przejawia też. Też czasem jabłka są w tym koszyku w jakiejś metaforze. Freudowskie jakieś może to takie Freudowskie.
A, w ogóle dużo gadamy o Freudzie i jakby trzeba nadmienić teraz, że Freud ogólnie się myli jakby co znaczy, wszystkiego. Znaczy on został zdebankowany przez jakby swoich następców. Jakby to nie jest tak, że teraz nagle ludzie uznają. Tak. Ej, to nie ma sensu, tylko to było tak w sumie 50 lat później już byli tacy, no był taki człowiek, ale no podstawy psychoanalizy. Więc po rozmowie z Kłazem właśnie chciałem podkreślić, bo... Little flex dla tych... Just flexed. Osób, co wiedzą. Chciałem powiedzieć dla tych pięciu, ale jakby nie chcę powiedzieć, że dla tych pięciu, bo moim zdaniem... Zależy, kto nas ogląda, bo my naprawdę mniej mamy, my nie wiemy, kto tego słucha, ale... No to prawda, mam nadzieję, ale Mam nadzieję, że są tam ludzie, którzy Gamer9, tak jak ja, przeglądali. Śledzili, tak, i śledzą też recenzję Kłaza teraz. Tak. Więc Kłaz nas słucha, gadaliśmy sobie właśnie o tych różnych rzeczach i gadaliśmy sobie na przykład o tym, jak psychologia wygląda, jeśli chodzi o studiowanie psychologii. Bo Kłaz jest... Jest po studiach psychologii. Tak. Jest, czyli już więc więcej nie? Tak, dokładnie, tak. Dokładnie. Chociaż nie praktykował. Nie no, praktykuje. Nawiązuje. W recenzjach do rzeczy. Dokładnie. A to jest tylko charakterystyka ludzi po psychologii. Dokładnie. Nawiązują do rzeczy. Nawiązują do rzeczy, dokładnie. Nie, zauważają coś. Że oni tak, o, przypomniało mi się. I wiesz, rozmawiasz z kimś, rozmawiasz i on ci mówi... O, właśnie, bo wspomniałeś o tym. Mi się przypomniało, a ty masz takie wow, czy ty studiowałeś psychologię, bo jakby, przepraszam. Więc, no, pozdrawiam cię, Tomek. Gadaliśmy właśnie, że Freud jakby po prostu został... Problem jest taki, że ludzie, którzy jakby są nadal praktykujący psychologię, powiedzmy, że mają tam kilkadziesiąt lat praktyki za sobą, tak. Oni przez już kilka razy musieli zmieniać jakby zupełnie swoje... postrzeganie psychologii. No tak, no bo to jest, bo to jest tyle tak rozwijająca się szybko, dziedzina, tak, też, nie? I świeża dodatkowo. Bardzo młoda. No tak, no jakby ten moment, kiedy tak naprawdę psychologia odlepiła się od filozofii, był takim przełomowym, nie? Mam wrażenie. Wiesz, jeszcze przed chwilą miałeś jeszcze przed chwilą miałeś psychoanalizę, a nagle psychoanaliza już jest pseudonauką. Tak, jest. Ale podstawy psychoanalizy dalej jakby gdzieś tam są. Znaczy to poszło dalej, dokładnie. Przenosi się, o to chodzi. To jest, tak to wygląda. Teraz już jakby... Tak jak kiedyś, wiesz, błoto się wcierało w rany na przykład. Albo... No tak, albo się... No to tak jak spożywanie różnych elementów zwierząt, które mają mieć niby skutki jakieś. To tak, jak się na przykład do dzisiaj robi z niektórymi zwierzętami w różnych rejonach świata. No dokładnie. To też jest kulturowe. No, no i właśnie my nawiązujemy do Freuda, bo to jest śmieszne. Dokładnie. Bo to jest łatwe. Bo to jest łatwe. To jest proste, łatwe i już nieprawda, więc jakby najbardziej możesz... Kurwa, proste. Hej, jesteśmy komikami, jakby nie patrzeć. Chodzi o kutasa. It's all about zawsze fucking your mom. It's always about fucking your mom. Zawsze chodzi o kutasa. Więc to jest po prostu taka najniższa linia oporu, że wrzuci ten żart, żeby wyrobić te kwota, czyli jeden żart na minutę, który mamy ustalony od samego początku podcastu. Który jest w kontrakcie. Tak, dokładnie. Jakby nie widzicie tutaj, a tu jest zegar, nie? Jakby nam odlicza coś każdy razem. I w momencie, kiedy ja mówię ten żart, to ja tak wciskam wszystkim, się resetuje. Nie, to jak w szachy. Ja naciskam i teraz twoja kolej. I ty wciskasz. Tak. Wiesz co, jest na przykład powód, dla którego niektórzy goście pojawi się tylko raz. Wcisnę, czyli wszyscy? Czekaj. Nie, chłopaki byli często, ale no. to z innych względów, nie dlatego, że no tak. Byli dobrymi nie dlatego, że byli dobrymi. Oni mieli po prostu... Byli. Jakby, tak, dokładnie byli. Byli pod ręką. Nie no, ale pozdrawiam chłopaków też, bo z Szymonem dzisiaj gadałem, ale to też nie mogę. Pozdrawiamy naszych widzów i słuchaczy ogólnie, tak? Tak. Dobra, wracamy, bo chciałem powiedzieć o kulturze gwałtu. Czym jest kultura gwałtu? Kultura gwałtu jakby z nazwy się bardzo kojarzy, tak? Ona ma ten sam problem, co toksyczna męskość, że to są takie terminy, które przywożą ci od razu takie najbardziej tak, obrazy. One zostały już też tak wzięte i wyruchane przez wszystkie opcje polityczne, że tak naprawdę nie wiesz, o co chodzi. W sensie jakby... Znaczy, bo one brzmią w ustach jest bardzo... Kontrowersyjnie. Toksyczna męskość, czyli to, że jestem mężczyzną, jestem toksyczny? Nie. Czekaj, to dlatego, że palę książki, to od razu... dlatego, że mam ten tatuaż, to znaczy... Dlatego, że te ramiona są skrywane w tą stronę. Czy to oznacza od razu, że jest... Przepraszam, okej. Okay. To znaczy wiele w różnych kulturach. Tak, więc jakby wyjaśniając, czym jest kultura gwałtu. I nie wiem, czy nie jestem na tyle jakby obeznany, żeby to fantastycznie wytłumaczyć, ale w takim prostym skrócie... Może ktoś kiedyś przyjdzie tutaj. Może ktoś przyjdzie, fajnie by było. Bo nawet ostatnio widziałem takiego lajka, że myślałem, że może ktoś przyjdzie. O, no. Więc...
Chodzi o to, że są pewne zachowania, które my kultywujemy w naszej kulturze, które które jakby nie krytykują takich zachowań, ale je w pewnym sensie popierają. Rzeczy takie ciche typu przyzwolenie? O to chodzi. Przyzwolenie. Chodzi na przykład o role płciowe, które już mamy w tej chwili, czy na przykład kobieta jest uległa. No. Albo rzeczy typu, które jakby jak już rozmawiać z kobietami, to już wiesz, że tak po prostu nie jest, ale masz w pewnym momencie takie, że nie znaczy może. Okej, okay. Ale no bo to też... Wiesz, takie coś, że kobieta jest uległa, się wzięło trochę z... No, tak jakby jest następstwem biologicznych różnych rzeczy, nie? Tak. I przez to, że zaczęła się wytwarzać tak. Kultura na jedną modłę, no i to się potem jakby intensyfikowało przez to, że powstały jakieś archetypy. Te kulturowe role mają oczywiście podstawy w takich wczesnych kulturowych rolach, tak, które wyszły. Ale powiem tak, jeśli ktoś myśli, że jakby to jest... No bo mężczyzna jest silniejszy biologicznie, więc jakby ja wam polecam po prostu obejrzeć jakieś reklamy z lat 70. Amerykańskie. I zastanówcie się jeszcze raz, czy na pewno tak. To z kultury nie wynika troszkę ekstremalniej niż sobie wyobrażacie teraz, bo się po prostu urodziliście teraz i nie macie takiego hindsightu na to większego. Tak. Więc jeśli chodzi o kulturę gwałtu, to jest po prostu zachowania w pewnej kulturze, które przyzwalają do takich zachowań. No tak. Ja nie lubię po prostu używać takich zwrotów, bo... Ja lubię, bo są opisowe i są konkretnie wiadomo, o co chodzi. I dużo lajków jest. Nie dużo lajków, ale dużo lajków. Chodzi też o to, że jakiś tam anty-SJW gość kiedyś powiedział, że to krzyżna męskość, to wszystkich nas obraża. Nie znaczy, że mamy od razu się wyzbyć tego terminu, tylko powinniśmy tłumaczyć, czym on jest. Spoko. I to samo właśnie z kulturą gwałtu, bo to są rzeczy, które faktycznie się dzieją i one są związane na przykład z kulturą, z religiami. Jakby po prostu można je znaleźć wszędzie. Jak wszystko, dokładnie, więc... Więc jeśli chcemy mieć jakiś dyskurs na ten temat, to musimy po prostu określać, co oznaczają te terminy, zamiast szukać cały czas nowych tylko po to, żeby obie strony mogły się zgodzić na to, że chcą o czymś rozmawiać. Więc kultura gwałtu i toksyczna męskość, ja już to po prostu uznaję jako terminy, które istnieją i są. No i to, co chciałem powiedzieć, że Sohio nie rozumie, że mówiąc i jakby nie zwracając za bardzo uwagi na to, jak ktoś może odebrać to, co mówi, daje niejako takie przyzwolenie i to, że kiedyś wcześniej powiedziała, że gwałt jest zły, to znaczy, że ogólnie ona się w ogóle do tego by nie przyłożyła w żaden sposób i ona nie jest szkodliwa i nie przykłada się do tej kultury gwałtu. Co jest... to nie jest prawda, bo to są rzeczy podświadome najczęściej i rzeczy, które się wynosi z takich mikro interakcji. Więc to ją w ogóle ominęło i to mnie zaskoczyło. Ją ominęło dużo rzeczy. Między innymi to, że jakby ona dalej jest w jakimś takiej sferze jakby takiej hipotetycznej w tych swoich wypowiedziach. Jakby ona wciąż tkwi w takiej bańce, że ona wszystko musi być... To jest problem. To jest coś, co ja kiedyś miałem z tym spory problem, że uznawałem, że wszystko musi być takie głębokie, bo inaczej bez sensu. Czaję. I że muszę tryhardować na maksa, żeby po prostu wszystko było... Znaczy ja dalej lubię jakieś takie... I lubię, że coś jest nawiązaniem i ja rozumiem to nawiązanie, tak? Lubię się... Gdyby nie to, to bym nie miał na przykład audycji w radiu, bo bym nie był tak na tyle dociekliwy i interesował się, dlaczego ten człowiek z tym pracuje, dlaczego tamten zrobił z kimś to i potem efektem jest w ogóle coś innego. Ale są takie rzeczy, że po prostu nie musisz mówić swojej własnej widowni, że są za głupi. Na przykład, bo cię nie zrozumieli. Bo to też często płynie z języka, jakiego używasz. Tak. A jeśli już ciebie nie zrozumieli i masz takie efekty, że cię nie zrozumieli, co my mamy często, że ktoś nas nie rozumie, gadamy do na tyle szerokiej grupy odbiorców, że nie da się uniwersalnie opowiedzieć o wszystkim. No nie. I wiele razy nawet pod podcastem widzieliśmy komentarze, że ktoś kompletnie... nie złapał naszego punktu i myśli, że jesteśmy dosłownie odwrotnymi osobami niż jesteśmy. Dokładnie. Na przykład ostatnio gadaliśmy o tej pumie widzieliśmy ten artykuł, który tam mówił o tym, że ta puma została wzięta od tego gościa, że on groził nożem ludziom, została zabrana i nam wytknięto, że to był bardzo tendencyjny artykuł.
I nie do końca tak wyglądała sytuacja z tą całą pumą. No i teraz jak zapoznałem się z faktami, przyznaję, jakby wtedy mówiłem, że no ta puma nie powinna z tym człowiekiem być. Teraz już teraz... naprawdę... Temu gościowi trzeba tego kota odebrać po prostu. Jakby konkretnie on w żaden sposób nie powinien się opiekować żadnymi zwierzętami. Ale i to... o tym będzie jeszcze tak, później będę mówić. Ale mi pasowało idealnie. Tak. Więc tak. Jakby jest to coś, co się będzie działo zawsze. To nawet ciebie może, no to tak komunikacja z ludźmi. No. Każdy jest z innego backgroundu i każdy ma inne doświadczenia, inaczej rozumie słowa. Słowa są tylko słowami i równie dobrze wiesz, powiesz coś komuś, dokładnie takie samo zdanie powiesz komuś w innym języku na drugim końcu świata i się okaże, że go obrazisz, a tutaj, wiesz, mówisz, że a tu kogoś chwalisz. No i ona cały czas posługuje się takimi właśnie wszystko jest konceptem, wszystko jest teorią, wszystko jest jakąś ideą. Nie, po prostu postujesz fotę na Instagramie. Tak, czasem bo ona, rzecz proste, czasem tak, rzecz jest rzeczą po prostu. Bo ona, tylko bo ona coś takiego miała, że w tych przeprosinach mówiła o tym, że po pierwsze jest zdziwiona, że ktokolwiek mógłby w ogóle uznać, że ona tak by sugerowała, a z drugiej strony mówi, że no w tym filmie była... Będę mówić, że mówili znowu o filmie Ostatnie tango w Paryżu, więc jakby ktoś jest uczulony na słowa o gwałcie, to teraz mówię o tym. Dostaliśmy parę pochwał za to, to mówię, ej, okej. Okay. Jeśli komuś... Dostałeś paton de bagi. Jeśli komuś będzie dobrze, że to zrobimy. I wiesz, i ona mówiła, to była scena... To jest parafraza bardzo bliska cytatowi, co ona powiedziała. Że wytknięto jej o tym. Wytknięto jej to, że zapostowała tak po prostu sobie ten kadr sceny gwałtu. I już pomijając to, że w ogóle po prostu wrzucasz scenę gwałtu, nawet w 100% fabularyzowaną, tak po prostu i mówisz, że to jest inspiracja, to już jest zjebane. Tak. To już jakby nie będę owijał w bawełnę po prostu, nie będę nawet próbował jakoś gładko o tym powiedzieć. To już coś jest z tobą, coś jest nie tak. Bo jest sztuka oczywiście, która zmusza... Może być z kimś coś nie tak, ale jest też druga kwestia, czyli dzielenie się tymi coś nie tak rzeczami z tak, znaczy o to mi chodzi. Oczywiście, że sztuka jest taka, że nie mówię teraz o tej scenie konkretnej, tylko powiedzmy nawet o tym nieodwracalne, co już parę razy się pojawiało. Jest to coś, co ma prowokować pewne emocje w tobie, tak? I rozumiem, opowiada że jest, pewną jest to, historię, które dzieją się naprawdę. To nie jakby... Sztuka nie jest do tego, żeby sugarcoat zrobić i po prostu uznać, że świat nie jest taki zły, jaki jest, bo jest, świat jest zły ogólnie. Ale w tej sytuacji prędzej zapostowałbym plakat tego filmu. Albo jakąś inną, jakiś inny kadr. Albo po prostu tytuł i przy okazji powiedział, hej, to jest mocny film bardzo i ciężki. Tak. I musisz być być zawsze ten kluczowy moment, który ma na celu być takim emocjonalnym, szokującym. Ja ci powiem, co to jest dokładnie. To jest YouTubeifikacja po prostu myślenia. To jest clickbait. Jaka mocna scena. Zobacz. Muszę to dać. Trochę tak. No. Jakby nie o to chodzi. Wiecie. Można po prostu dać tytuł i tyle. I ktoś obejrzy film i sam zdecyduje. Znaczy, jeszcze chciałbym dodać, że ktoś nie pomyślał, jakby, że na przykład widzisz tą scenę. Mówimy tutaj o tej scenie gwałtu w Nieodwracalne na przykład, która jeśli chodzi o nagranie tego, została potraktowana jakby 100% jakby profesjonalnie, z tego co wiem. I... Tak. Nie, no, i ona miała, tak, ona jak, była... tak jak ci też powiedziałem nawet, że tam nawet nie było użyte nic fizycznie jakkolwiek. W sensie, żeby było znaczy nie wiem czy, ale raczej po takim filmie stworzonym w tych latach już, i tym bardziej, że dalej reżyser tworzy filmy i też dobre dalej. Raczej by to się pojawiło. Tym bardziej, że to nie była aktorka typu początkująca aktorka, która została trochę wkręcona w to, że hej, chciałabyś wystąpić w filmie, czy nie? Tylko już no, to była Monika Bellucci, tak? Tak. Więc ona raczej by... No, parę osób... Myślelibyśmy, żeby to wyszło. Tak. Ale jednocześnie później się okazuje, że jest dużo aktorek, które niestety nie mogą tak, ale no... swojej historii. Ale zakładam, że tutaj chodzi o to profesjonalnie. Więc w takich sytuacjach i macie... Jest to tam ten nawet moment... ten penis był 3D. Mówię ci, że jakby... no to tak, żeby to tak. Był efekt tego, że to było prawdziwe. Jakby
ktoś zrobił, ktoś po prostu gdzieś po drodze została podjęta ta decyzja, że żeby to wyglądało tak naturalistycznie jak cały film, dołożą ekstra pieniędzy i starań, żeby po prostu to był, żeby jakby najmniej, bo to było na tyle niekomfortowe na pewno już na planie, że jeszcze jakby ktoś uznał, a teraz niech jeszcze na końcu będzie widoczny ten penis, nie? No, tak. To już by było no ten krok za daleko, więc jakby nawet taka rzecz była, wiesz, tam no to była, to kosztowało i to było ekstra ileś pracy, ekstra ileś ludzi pewnie zatrudnionych, żeby tego kutasa zedytować tam. No, tak, tak. Wiesz, w którym filmie była bardzo niekomfortowa scena bez użycia penisa 3D, scena gwałtu niekomfortowa? Jaka? 365 dni, scena w samolocie. Racja. Ja lubię sobie nasrać na ten film. Ale to nie wiadomo, wiesz, to już można różnie interpretować, bo to jest na tyle po prostu słaby film fabularnie, że nawet nie wiesz, czy to... Dokładnie, jakby właśnie nie można nawet powiedzieć historii jakieś, nie można stwierdzić w ogóle, czy to był seks w ogóle, czy to była, wiesz, jakaś po prostu siła natury. Może to było super jakby super naturalne. Może po prostu piksele zmieniały mi się przed oczami na tym ekranie i one się ułożyły w scenę. Tak, ale słuchają tę scenę gwałtu właśnie z... Ostatniego tanga w Paryżu tłumaczy tak, że to nie był gwałt. To była scena gwałtu, o której aktorka nie wiedziała. I to było naruszenie komfortu. Jej komfortu. Tak. Gwałt. Nie, no jakby to była scena gwałtu, o której aktorka nie wiedziała. Czyli naruszenie komfortu. Czyli mówisz, że naruszono w tej scenie jej komfort na tle seksualnym, została ona imitując jakoś, chociaż... Brzmi jak coś, na co jest termin. Czekaj, czy ktoś jej czyli mówisz, że ktoś jej dotykał bez jej wiedzy w sferach intymnych. Bez jej pozwolenia. Bez jej pozwolenia, pod pewnym przymusem. Szkoda, że nie ma słowa na to. Czekaj. Szkoda, że nikt nigdy nie napisał o tym w jakiejś książce mądrej czy coś. No kurde. Wtedy można byłoby je do tego jakoś nawiązać. Może to jest ten problem. Nie, większość tych książek to tam jest coś romantycznego albo po prostu takie jest życie. Po prostu takie jest życie. Tak. Jestem protagonistą, a takie jest życie po prostu. No połowa przeprosin też była o tym po prostu, że tam w komentarzach jakby ludzie w ogóle suchej nitki na jej nie zostawili, ale ktoś napisał taki komentarz właśnie, że no sorry za ten gwałt, a tutaj jest moje zdanie o Harley Quinn. Dosłownie, jakby połowa tego filmu opiera się na tym, że ona opowiada jakąś historię o tym, dlaczego ona lubi Harley Quinn. Pierwsze, to nie jest miejsce na to. Nie. A czy dobra, to jej wybór. Nie ma miejsca na to i nie ma miejsca. Nie ma miejsca na to i nie na to. Tak, oczywiście może wszystko zrobić, co chce. Dostała takie oceny, jakie dostała za to. Ale to jest tak turbo przeintelektualizowane w taki najpłytszy sposób. Czasem po prostu trzeba się zamknąć i powiedzieć przepraszam. Czasem jest sytuacja, której się po prostu nie rozumie. Tak. Może. Fajnie jest ją zrozumieć. Tak, ale to na to trzeba zamknąć mordę, żeby dać komuś innemu mówić. O, to też. Tak. No i chyba najlepsza, największe highlighty tych przeprosin, które nie są przeprosinami, tak jakby ostatecznie w sumie nie wiadomo, co to jest za film. Nie. To jest film Moja Perspektywa, gdzie jakby po prostu jest... Jakby Sohio. Tak, chyba... przepraszam, to jest moja perspektywa. Sohio miała chyba takie wrażenie, że jak powie, że ona widzi coś inaczej, to automatycznie powiedzą ludzie, że okej, jesteś usprawiedliwiona. O, to jest dobry punkt. No, chyba tak to wyglądało. Że jak ona powie. Że bo to że było, że oni. Jest że oni wow. Nie mają pełnego obrazu. Z czego by mieli 100% tego obrazu? Jeśli będą mieli pełny obraz, to zrozumieją, że ja miałam rację. Tak, dokładnie. Tylko, ale... że na przedstawienie pełnego obrazu... Trzeba pokazać pełny obraz, którego ona też nie zrobiła w przeprosinach, bo ukrywała bardzo dużo niewygodnych rzeczy, znaczy, i sytuacji. Tak, jeśli na przykład zjebałeś, bo na przykład nie dopowiedziałeś czegoś. I później mówisz w tym pełnym obrazie.
Problem jest taki, że tego pełnego obrazu nie było na samym początku. Tak, i ty ale... za to przepraszasz w tej chwili. Ja nie dasz teraz pełny obraz i mówisz, wszystko jest okej. Okay. No tak, ale dopowiedz wtedy to. No tak. A ona... No jednocześnie jest brak zrozumienia też całego tematu. A ona nie dopowiedziała nic, bo ona powiedziała wszystko już wcześniej. Ona powiedziała za dużo. No, no. Powiem się, bo już taki, mówimy o takim case study, ja już nawet nie myślę o niej jako o twórcy, którym jest. Jakby mam nadzieję, że wszystko będzie później jakby nic się... Znaczy ona potrzebuje pomocy na pewno od swojego bliższego środowiska. Ale już o tym myślę jako takim bardziej case study już większym. No bo to jest... Mam wrażenie, że to jest case study kilku rzeczy. Z jednej strony. Tego dziwnego romantyzowania psychologii wśród młodzieży. I choroby psychicznej. I chorób psychicznych. Ale, jakby głównie, idzie ale głównie psychologii jako takiej... Że to, wiesz, to jest coś takiego trochę jak uważanie, że czytanie książek jest nad medium. No. To tak samo psychologia jest takimi nad studiami, ale z drugiej strony z tego, co słyszę, połowa tam idzie, bo nie wie na co iść. Może dać takie wyższe zrozumienie nad całym światem. Że jakby to było takie... I guess możesz to później nazwać, jakieś zachowania albo coś. I studia rozwijały ogólnie w zupełnie inny sposób. Oczywiście, ja nie bagatelizuję teraz postaci psychologów, bo no jakby... Nie, oczywiście. Im więcej, jakby im dalej w las teraz już w historii, tym gorzej jest z nami psychicznie, więc jakby spoko. Ale come on. Jakby... Ona się tam broni, że ona w ogóle nie robi z siebie autorytetu i tak dalej. Co jest fałsz. Co nie jest prawdą po prostu. Fałsz. W sensie jakby... Możesz to nazwać, że tylko pokazujesz swoje inspiracje i tylko coś tam, ale tworzysz po to, żeby mieć following. Znaczy prawda jest taka, że nie wybierasz, czy jesteś autorytetem. Autorytetem wszyscy się stajesz. Stajemy w momencie, kiedy jest ktoś, kto stwierdzi, że jesteś jego autorytetem. To nie jest tak, że akceptujesz to. Nie, to właśnie to nie... Możesz mieć kompletnie wyjebane i mówić, nie lubię autorytetów, ale dla kogoś będziesz autorytetem. Wielu muzyków mówi, że nie powinienem być autorytetem, ale wiem, że jestem. Tak. Ale nie powinienem. Możesz powiedzieć, że nie powinieneś, ale nadal nim jesteś. Nadal jesteś i masz... To idzie za tym po prostu. Jest to takie... Ja nie każę też wszystkim teraz, być... jakimiś wyższymi bytami i wszystkim być ideałami. No nie, bo nie. Jest masa ludzi, którzy są autorytetami dla osób w takich kategoriach, które nie niosą ze sobą takich po prostu następstw. No. No tak. Ktoś może być autorytetem, bo jest zajebistym komikiem. No. Ale mam wyjebane w to, jakie on ma poglądy na zdrowie psychiczne. Mm. I nie będę i w życiu bym nie posłuchał się go na ten temat. No tak. Albo wiesz, jest jakiś, jest ktoś, kto... No widzę po nim, że nie będę się słuchał na temat, zdrowego trybu życia. Mm. Bo widzę, że kaszle, że wiesz, kaszle od fajek źle się odżywia i... Ale jest w czymś dobry. Jest autorytetem w czymś. Mm. A u niej korelują te rzeczy, które ona dodatkowo poleca i forsuje. Rozdzielenie, o którym mówisz, przychodzi z wiekiem. Że rozdzielasz to. No tak, no jak miałem... No. Bo możesz na przykład, wiesz, jak jesteś młodszy, to masz tego swojego rockmana, który zajebiście gra na gitarze, a później rozpierdoli hotel. Tak, i mówisz, wow, ale zajebiście. I jedyne, co ty możesz z tego zrobić, to rozpierdalać śmietniki na ulicy. No tak, tak. To tak samo, jak mój kolega się zawsze jarał, że wow, tam właśnie też był... przeczytał ten 10 już tych biografii, tych rockmanów i miał, wow, ale rozpierdoli to, tamto, nasikał tutaj... Z okna rzucił to i tamto. I to było, wiesz, było w tych... Jak się miało te naście lat, to było takie wow. No jebać ten świat. Wiesz, w pewnym sensie taki... No taka właśnie ucieczka, trochę takie oczyszczenie, że takie rozpierdalać, to jesteś poza tym systemem i tak dalej. A wtedy to już jak jest taki buntowniczy wiek, że nic ci się nie da powiedzieć, no to wtedy... Tak. Taka wiedza tajemna też wtedy właśnie. No i Sohio właśnie mówiąca, że ona nie uważa się za autorytet, po prostu daje ten taki backdoor, no. Taki, żeby mieć to wytłumaczenie na sytuację taką jak ta. Dokładnie. Bo to nie jest prawda. Ty czerpiesz zyski z tego, że się budujesz na ten autorytet. No tak. Przypominam o książce nadchodzącej. A. Czy ktoś kupiłby książkę jakiejś losowej 20-parolatki niedoświadczonej życiem o jej życiu? Znaczy,
Znaczy no, jeśli by była jakoś super napisana, tak. Ale rozumiesz na czym to polega. To jest marketing przez to, co sobie wybudowałaś. Bo ta książka będzie na pewno się ocierała o te rzeczy. Ona napędzana jest tym marketingiem. I ona jest napędzana tym i to jest budowane, tak? Bo też właśnie, jak gadaliśmy o tym wcześniej, tak w sumie tak najechaliśmy na to pisanie, że jak się jest młodym, to nie ma się o czym pisać, ani coś takiego. To nie jest. Jakby możesz pisać w każdym wieku. Tak, I w taki sposób później będziesz pisać lepiej, bo o to chodzi, żeby pisać. Tak, ale mówię o... Ale... pisać, a mieć premierę książki, wiesz, to są też dwie rzeczy. Tak, właśnie i to dobrze, że to teraz nam się udało właśnie rozdzielić, że jest to pisanie i każdy może pisać w każdym wieku i ćwiczyć to tak, i no, później na tym mieć polega, coś, z czego na będzie tym dumny. Szlifowanie swojego rzemiosła. Tak, bo pisanie się ćwiczy, niestety, nie da się tak. Znaczy, można to napisać pewnie zajebistego od razu. To jest jak rysunek, że są ludzie bardziej lub mniej... przystosowani do tego od razu, ale to się da wyrobić. Jest tak, że jest to kreatywne, ale połączone z rzemiosłem. To nie jest takie 100% kreatywne, że nie wiem... No. Mm. Bo nie, możesz wymyślić ten zamek w chmurach, ale później go opisz jeszcze. Tak. No, i to już tutaj wchodzi to rzemiosło. I przez ten autorytet też chciałbym się odnieść do rzeczy, o której zapomniałem powiedzieć w pierwszym naszym podcaście. Aha. O sytuacji z pisaniem na uczelnię. A, tak, zapomniałem. Bo to jest taka bardzo dziwna sytuacja. Niektórzy ludzie jest bardzo dziwna. Są nakręceni na to, że to jest dobrze tak zrobić, inni, że źle. I moje zdanie jest takie. Moje zdanie jest tak. Wszyscy wyciągają notatki. Uważam, że to jest jeden z tych takich najbardziej kontrowersyjnych wątków w tym wszystkim. Ale to prawda, no jest to. Że z jednej strony uważam, że to jest ekstra. No to jest ekstra. To jest już za dużo. Ekstra w sensie za dużo, nie że ekstra. Cool! Nie, że to jest ekstra, że ponad... No. Ponad takie coś, co ja bym... mi by się nie chciało po prostu aż tak angażować w to. Drogą, no. Z drugiej strony rozumiem osoby, które mogą tak zrobić. Z czystego powodu, że ona zbudowała się na tym. W pewnym sensie. Za bardzo wciągnęła to w swoją tożsamość w internecie, by teraz to odciąć w momencie, kiedy jest źle. Czaję. Jakby... Zgadzam się. Ludzie tracą pracę, jeśli coś odpierdolą na przykład. I rozumiem osoby, które mogą tak zrobić. Mimo wszystko ja bym tak nie zrobił, bo no to jest internet jednak. I to nie musi ci od razu spierdolić całego życia, bo coś powiesz głupiego. Jakby... Nie powinno. Jestem taka beznadzieja tego, że jest próba dotarcia do niej, która nie skutkuje za każdym razem. Może. Z tego się później rodzi, wiesz co, musimy... Może. Musimy odciąć tą rzekę. Może. Ale mi się zawsze takie pisanie, wiesz, do szkół i tak dalej kojarzyło z takim turbo, takim donosicielstwem, takim niezdrowym. Znaczy wiem, takim, raczej nie ma nic... da efektu tak naprawdę... Nie jest to sposób na naprawę kogokolwiek, tylko na ujebanie go, bo się chcesz wyżyć. Tak, też prawda, tak. I tutaj. Ale jeśli chodzi już o ujebanie i chęć wyżycia, to pomówmy o ostatnim chyba już temacie. Tak, dzisiaj są dwa tematy i ten drugi ale będzie... Ale nie, jeszcze będzie drugi temat, ale ostatnia kwestia w tym temacie. A, o tym mówisz, okej. Psycholożka. Dobra, myślałem. I jakby punkt ostatni przeprosin z Ohio, w których ona pogrzebała wszystko. Jakby można wyjebać ten film równie dobrze. Gdzie w komentarzach napisała, że dochodzą ją słuchy. Pozwólcie, że dokonamy tutaj cytatu po prostu, tak? Żeby nikt nie czuł się przypadkiem urażony, dobra. Źle reprezentowany w naszym podcaście. Dobrze. Już ten czas ja mogę... Ja już mam. Już masz. Okay. Dochodzą mnie zewsząd słuchy, czyli po prostu zorientowała się, że tak zrobiła. Dochodzą mnie zewsząd słuchy. Cały świat mi mówi. W mojej głowie jest obraz. No. W ogóle bardzo toksyczna żeńska atmosfera się zrobiła tam. Jest takie... Dochodzą mnie zewsząd słuchy, że nazwałam koleżankę. Aha, tak, wiesz, użycie tych. Że dobrze, jest taki od razu female on female battle. Wiem, no rozumiem. Że nie jest dyskurs w internecie po prostu, tylko jest taki przytyki, właśnie wygląd, takie dziwne, nie,
No czaję. Dziwnie się zrobiło tam. No to jest... Wszędzie się pojawia, ale rozumiem. Ta koleżanka jest takie... Bardzo publicznie jest takie, i jawnie. Wiesz co, jest to sprowadzające takie. Że jakby to... To już nie jest ten problem. To jest, wiesz co, koleżanko. Jakby nie, wiesz, to jest bardziej, spotkanie bardziej, za kiblami. Bardziej, wiesz co, mi to bardziej przypomina coś takiego, że... jak kiedyś w hip-hopie było coś takiego, że była... najpierw była ta Lil Kim, ale potem jakby w tej naszej generacji była Nicki Minaj. I ona była tą jedną raperką. Że jest jedna raperka. I potem się pojawiło parę innych. I ona miała straszny ból, że jakby kłóciła się z nimi ciągle. I to mi trochę to przypomina. Czaję. Że to jest takie... Też z jakichś takich dziwnych kulturowych względów, że jest jedna kobieta, która ona to robi i koniec. Możliwe, że tak jest. Wychodzi z takiego egoizmu i tego, z takiej niszy, którą może, że się postrzega, że ta nisza istnieje i trzeba ją wypełnić. I... Tylko, że to nie jest nisza, bo jakby może nie jest kilka nisza, lasek, jakby... które robią rzeczy. Właśnie bardzo dobrze, gdyby było. No. To swoją drogą, że jest mało, bo bardzo dużo rzeczy na to niestety wpływa i to nie jest dobre środowisko, niestety. Dochodzą mnie zewsząd słuchy, że nazwałem koleżankę od koleżeńskiego kopa w dupę, bo jakby tak w tym filmie swoim pierwszym powiedziała psycholożka, trochę próbując tak wytłumaczyć. Się wycofać z tego, że to jest taki atak 100% na Sohio. Że to jest koleżeński kop w dupę, wiesz, takie, nagram na ciebie filmik, ale to jest takie, wiesz. No tak. Nazwałam koleżankę od koleżeńskiego kopa w dupę, przepraszam, nazistką. Sama zresztą tak twierdzi. Czy ktoś chciałby mi z was rozjaśnić, w jakim momencie nazwałam ją nazistką? Bo moje instastory brzmiało cyt. Jakby w ogóle jest tak napisane to wszystko, jakby artykuł pisałam. Cytuję. Fajnie na tle palonych książek wyglądałaby dziewczyna o fioletowych włosach jako cenzor. I mówimy tutaj, w ogóle mówiliśmy już o tych zdjęciach, czy nie? Mówiliśmy ostatnio, wtedy. W zeszłym tygodniu. Tak, mówiliśmy, że było zdjęcie... Zdjęcia na Instastory, zdjęcia palonych książek przez nazistów. I chciałbym zaznaczyć, Sohio, błędnie zacytowała sama siebie. Okej. Bo tam było, że... A może nie, może dokładnie tak samo. Sorry, bo jednak jest o fioletowych włosach. Ale nie, czy cenzor był tam, jako cenzor. Chyba tak, ale tak czy siak. No tak czy siak, no jakby... Wiesz, no. Jakby wzięłaś... Dobra. Było to zdjęcie, bo było tam jeszcze jedno. Tam było foto z 1930 któregoś roku napisane. Jakby było wyraźnie nakreślone, że to są naziści. Okej. Cenzor był urzędnikiem rzymskim, który nadzorował moralność obywateli. A wiesz, co jeszcze było? Był taki salut. Też był rzymski. I słyszałem też o osobach, które to chronią, które tego bronią. Ale nie chcę cię porównać do nikogo, Sohio. Z innych definicji również. Osoba wytykająca komuś błędy, krytykująca. Czyli był cenzor, który był gdzieś tam, ale też jego inna definicja tego słowa to osoba wytykająca komuś błędy, krytykująca. To już jest jakby, to już są trzy skoki. Tak, żeby jak najdalej od tego. Są trzy skoki. To już jest tak. Naziści na Rzymian, Rzymianie na cenzora i cenzor na inną definicję. Wyraźnie przypisałam tej postaci rolę. Uważam, że moje słowa zostały, delikatnie rzecz mówiąc, naciągnięte. Uważam, że były dokładnie jakby zinterpretowane, znaczy, tak, jak myślałaś. Twoje słowa zostały naciągnięte przez ciebie teraz. Tak. Znaczy tak, jeśli mówisz o tym, co napisałaś, te wszystkie zdania wcześniej, tak. Jeśli mówisz o tym, co zrobiła psycholożka, nie. To nie jest naciągnięcie słów, to jest dosłowne wzięcie tych słów. Bo chciałem też powiedzieć, że psycholożka nie była pierwszą osobą, która to powiedziała. Jakby ludzie już wcześniej mówili, że ona to zrobiła, że porównała ją do nazistów. Rozumiem, że dziewczyna stwierdziła tak na podstawie tego, że kadr, który wstawiłam, pochodzi z palenia książek przez Niemców. Wow. Podoba mi się, że jakby to Instastory jest prawie jakiś projekt, jakaś instalacja. Tak, właśnie o to chodzi, że jakby to...
Ale ważniejsze niż to, kto palił te książki, jest w tej sytuacji to, że zniszczona była literatura uznawana za nieprawomyślną. To po co pisałaś dokładnie z którego roku? Nie była niszczona! Nie, nie. O co? Nie, ale... Nie, Boże, ale, Boże. Ale... Dobra, będziemy tu jeszcze moje długo, pytanie pewnie. Tak. No. To po co pisałaś dokładnie z którego roku jest to zdjęcie? Przecież gdyby nie to... to by się ludziom nawet to tak bardzo nie kojarzyło, że to są dokładnie nazistowskie Niemcy, nie? Tylko to było fotografia z tego i tego roku. Niemcy, ładnie by wyglądała dziewczyna na tle tego stosu. W ogóle niektórzy myśleli, że chodzi o to, że ma być spalona ona. Znaczy, można by tak odebrać. Też ale... można by tak odebrać, ale raczej nie, o to raczej nie chodziło. Nie chodziło, nie. Wiemy, nie, o co chodziło. Wiemy, o co chodziło. Wiemy, o co chodziło najpierw. Tak. Ale ważniejsze niż to, kto palił te książki, jest w tej sytuacji to, że niszczona była literatura uznawana za nieprawomyślną. A to w tej sytuacji ma właśnie znaczenie, bo była mowa o między innymi o propagowaniu przeze mnie literatury Bukowskiego. W ogóle nie o to chodziło. Wniosek. Wniosek, że dodałam takie story, by porównać tą panią. W ogóle czemu nie można po prostu napisać... Już nie koleżanka. Czemu nie można po prostu napisać... Ale dobra, mam dokładnie ten Instagram story. Więc tak brzmi ten. Jest to palenie książek. Jest ten stos książek wokół naziście robiący salut. Palenie książek 1933 rok. Fajnie na tle tego ogniska wyglądałaby dziewczyna o fioletowych włosach jako cenzor. No, więc jakby to nie było po prostu zdjęcie, tylko było z opisem. No, to nie było, że zdjęcie ogólnie pokazujące historyczne, palenie historyczne książek, zjawisko tak, palenia książek. Które jest w pewnym sensie się powtarza, symbolem no. jakiejś rewolucji. No tak, no, no takiej cenzury też. No i, tak, ale no, no jakby z odcięcia się od tam, no, to, bo to różnie jest, bo niektórzy, no, zależy, no po prostu palenie książek jest symbolem usunięcia jakiejś części wiedzy, no tak. Historii, wiedzy, czy klas z danego kraju, albo z danego środowiska. Wniosek, że dodałem takie story, by porównać tą panią do nazistów, wydaje mi się dlatego absurdalny, iż obecna dyskusja nijak ma się do hitleryzmu. Ej, sama wprowadziłaś tę narrację, kurwa mać. No. Dosłownie, nikt wcześniej o tym nie mówił. Ideologii antysemickiej i rasistowskiej. I w ogóle takie, no wymień jeszcze czym się zajmowali, jakby wymień jeszcze bardziej charakterystykę nazizmu. O Boże. Wow, podoba mi się, że jakby ten zielony dolarek mi się podoba. No, powiedzieliśmy już gwałt. A nie dostaliśmy. A wtedy nie. Powiedzieliśmy mądrze jako jedyni. Wybaczcie, że nie poruszyłam tego w filmie. Poruszam to tutaj. Czyli też tanie takie zagranie pominięcia dużej części całej historii. Może myślała jeszcze, jak to reakcji. Zakręcić, żeby było dla niej. Tak, może już tak miała. Muszę to wstawić teraz, bo mi się pali pod dupą, ale jeszcze nie wymyśliłam, jak przeintelektualizować tę część. Wybaczcie, że nie poruszałam tego w filmie. Poruszam to tutaj. Będzie mi bardzo miło, jeśli wskażecie w moim rozumowaniu błąd. Nie ma sprawy. Który pozwoli mi bardziej wejrzeć w siebie. Tak jak to miało miejsce w tym filmie z innymi sytuacjami. To jest chyba mowa o tym, jak zaczęła po prostu w połowie filmu pierdolić jakby o jakimś, czemu lubi Harley Quinn. Powtarzanie, że psycholożką... Powtarzanie za psycholożką wyzwała się od nazistek niczego nie zmieni i nie wskaże mi żadnego błędu w moim powyższym rozumowaniu. W moim powyższym rozumowaniu? Powyższym, że wideo. Okay. Albo w tym, co opisywała. W tym, co napisała. Okay, dobra, no. Ale to chyba w powyższym... Dobra. Bo to jest też tak napisane. Znaczy nie, na sorry, ale słuchaj, on ma tyle wersji rozumowań, że musi wskazywać, o które chodzi akurat w tym momencie. O to chodzi. Tak. Jest tam 107 odpowiedzi pod tym. Ale moje ulubione jest to, jak ludzie zaczęli pisać, że kasuje po prostu komentarze z dyskusji, bo oni dokładnie jej wypunktowali, o co chodzi. I XOHAPOXO. Pozdrawiamy Hewra na awatarze. XD, dziewczyno. Każdy z nas wysunął sobie na temat całej sprawy wnioski. Niestety ty te wnioski usuwasz, nazywając je szambem, co też się wydarzyło. Co jest jakby turbo. Mm-hmm. Turbo. Turbo. I Sohaja napisała. Uwaga, to jest najważniejszy komentarz, jaki kiedykolwiek został napisany na YouTubie. Spiszcie, oprawcie sobie. Nic nie usuwam. Usuwam pod tym komentarzem tylko to, co nie ma znaczenia w tej dyskusji. Napisałam o tym wyżej. Nic nie usuwam. Usuwam.
God damn. Mogła chociaż jedno słowo tam jeszcze wcisnąć, że troszkę odsunąć. Chociaż, że nie tylko ta kropka, nie? No bo jest, usuwam, usuwam. Tak. Idealnie. No i tak, ja mogę wytłumaczyć. Mm-hmm. Bo jakby, jeśli już Sohio jest osobą światłą, tak, bo jest, jakby... No narzuciła tę narrację wszystkim. Jest to jasne. Jest, jakby pisze książkę. No to na pewno też jako osoba oczytana wie o prawie Godwina. Tak. Które brzmi: wraz z trwaniem dyskusji w internecie prawdopodobieństwo do użycia porównania, w którym występuje nazizm bądź Hitler, dąży do jednego. I tyle. Jakby w temacie Sohio mam do powiedzenia, że... Trwało to tak długo, że doszliśmy do tego. Doszliśmy jeden. Do jeden, bardzo szybko w sumie doszliśmy do jedynki. Bardzo szybko, no. Jakby... A może dlatego, że to było tak intensywne. Też. Może. Ale mam nadzieję, że jakby to też było po prostu nawiązanie, tak? Mm. Jakby ona chciała pokazać, że zobaczcie, jak to wygląda. Mm. Otwórzcie oczy. Prawo Godwina istnieje. I wiesz co, jeśli akurat chodzi o ten przypadek, ta widownia jest na tyle świadoma, że sami kwestionują to. Mhm. A są widownie. Więc fajnie jakby. No tak, i nie, no to akurat to jest jedna z... Rzadkość to widzi też. To, co się tam dzieje, bo no, sama na siebie trochę ściągnęła taką widownię. Znaczy wrażenie. Ściągnęła sobie widownię, która jest świadoma, jakby nie patrzeć w pewien sposób. Jak ktoś tam się tym interesuje, to ma pewną świadomość taką, że nie no, w kaszę mu się nie napluje, nie? Tak. Najbardziej podobają mi się teraz na Twitterze. Pozdrawiamy Twitter w ogóle, który o nas pisze dużo. Pozdrawiamy Twitter. O nie, zaraz... Powiedzieli o nas. Ale... Powiedzieli o media społecznych. No, powiedzieli o stronie. W internecie. Ale tak, na Twitterze teraz jest bardzo dużo, jak wyszukasz sobie Sohio i dasz od najnowszych, to jest retweetowanych różnych takich bardzo słabych wierszy o seksie. A. I no, wszyscy tak piszą, o Sohio już wydała książkę. Trochę weszło. No, trochę... Hej, Sohio, masz jeszcze jedną szansę. Just meme this out. No, serio. Musisz po prostu, meme this out. Musisz po prostu napisać teraz najgorszą... Znaczy, nie chcę powiedzieć, że twoją po prostu wypuść, ale musisz napisać najgorszą książkę. Opowiadanie jakieś takie, jeszcze z tak czytaniem. O Jezu, tak, to było dobre. Meme this out. Ale też przemyśl. Posłuchaj, co tam mówią. No. Mówię rację. Nie rób tych skoków, żeby dopasować do swojej narracji. Nie zgazlajtujesz wszystkich. Nie da się wszystkich zgazlajtować. Ona robi gaslight. On robi gaslight. Ja nigdy nie umiałem dobrze jakby zdefiniować gaslightu na polski. No. Ona gaslightuje. Ona wmawia wszystkim, że oni nie rozumieją po prostu. Tak, tak. Że tak, oni są tak za głupi. Że coś inaczej. Nie, no inaczej. Że jakoś inaczej to było, mimo tego, że po prostu masz tę tubę informacyjną i dostajesz to wszystko po kolei. No. Te zdjęcia z fakiem, że pierdolisz, odpisywanie ludziom spierdalaj. Więc gaslighting mógłby się na przykład udać, nie wiem, w jakiejś relacji na przykład prywatnej z kimś. Dobra. Nie, to jest jakby zupełnie ten. No tak, no ja wiem, że tak działa. Pojęcia, jakkolwiek relacje ale że tam możesz po prostu mówić o rzeczach, które ta osoba druga nie ma pewności. Możesz powiedzieć, że coś inaczej wydarzyło, ta druga osoba zaczyna to kwestionować. Może faktycznie tak się inaczej wydarzyło. Niestety, w pewnym momencie kwestionować można nawet własne zdrowie psychiczne. Można dużo kwestionować, bo jakby gaslightowanie jest jednym z tych, z tych kroków po odcięciu ludzi od jakby świata zewnętrznego. Mm-hmm. Tym takim naturalną drugim takim krokiem chyba w tych takich, wiesz, najbardziej takich... Abusive takich relacjach. No. Mm-hmm. Tak. I wtedy po prostu budujesz świat wokół tej osoby taki, jak chcesz, żeby on wyglądał dla niej i ona zaczyna w to wierzyć, bo w pewnym chyba momencie... Trochę tak, wiesz co, chyba tak... Joker dla Harley Quinn. Dokładnie. Chyba. Joker dla Harley Quinn. Dokładnie. Kurczę. Tak. No i... No pewnie w relacjach to działa, ale w momencie, gdy wszystko jest kurwa w internecie, na papierze i są te zdjęcia. I są jest zescreenowane. I jakby to było... To się tak rozpierdala od razu. Tym bardziej, że to było na tyle intensywne, że to po prostu było archiwizowane przez wszystkich. Tak. No. Uff. Tak. No ale a propos gaslightowania. Przechodzimy do tego. Tak, tematu. No bo ja już widzę, że ty się wyrywasz od początku. No jest. Dzisiejszy podcast i tak potrwa. Tak. Kochani, przepraszam... W nas obiecuję, że za tydzień będzie no drama. Tak. Za tydzień będzie no drama, za tydzień będzie DTP, classical episode i będzie
zejdziemy trochę z tego. Dokładnie. Bo ostatnio był tak, było intensywnie. Tak, kilka intensywnych dni. Ale w ogóle jest, jakby, no ostatnio w ogóle też grind mamy taki mocny, że jest tak. Ciężko. Ale człowiek chce się wyładować. Ale dziękujemy za milion odtworzeń podcastu w lipcu. To znaczy nie, że jeszcze nastąpił lipiec, koniec lipca, ale jakby no w ostatnim miesiącu po prostu. W zasadzie 30 dni. Tak, Spotify i YouTube. Hej. Fajnie się to robi. It's good. Dobra, proszę. Dobra, ja pierdzielę. Od czego zacząć? Sorry, przepraszam, kochani, że się chciałem przyfleksować, zanim zaczniemy. Nie ma sprawy, że jak oczywiście ten koleś będziesz odpalał ten film, to będzie miał to najpierw i potem... Dwa tematy dzisiaj. Dzisiaj musimy wrócić do Sohaja, jak nasz obowiązek. Double feature. Sprawa Pumy. Tak. Pisaliście dużo. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest tak... I tydzień temu ja kompletnie tak casualowo do tego podchodziłem, jak ty o tym opowiadałeś. Ja myślałem, że to jest jakaś taka sprawa, wiesz, zamknięta i że ludzie się tym nie interesują za bardzo, że to jest jakby, że to jest kolejny wąż, który uciekł i my o tym mówimy, czy coś takiego. Okazuje się, że nadepnęliśmy na portfel chyba. Nadepnęliśmy na portfel. Wiesz, to nadepnął na portfel? Prawo nadepnęło na portfel pewnemu panu. Czas. Po prostu... Fakt, że czas biegnie i niektóre fakty doganiają ludzi. Dobra, szybka teza. Uwaga. Puma, Nubia, nie powinna w żadnym wypadku wrócić do Kamila. On ma Kamil na imię? Kamil. Tak, i ten mają Kamil na imię. A, dobra, bo ja myślałem, że ty mówisz o tym, a tamten... Bo oni obaj są Kamilem. Dobra. Tak. Więc... To łatwiej będzie ich obrażać. Łatwiej będzie ich obrażać, bo po prostu mówisz Kamil i... I nawet nie musisz myśleć, co nawet mówisz dalej, myśleć, bo któryś sobie dopasuje. Bo jednak obaj nie mają jakby... Obaj mają coś za uszami. Obaj nie mają dobrobytu zwierząt nigdy jako pierwszą żadną rzecz. Nie no, mają przecież filmik nagrał, nie widziałeś? Dobra, lecimy. W takim razie, czy zaczniemy od tego filmu? Dobra, zacznę od tego. Wprowadź. Powiedzieliśmy ludzi, o Pumie. Nie słuchali w zeszłym tygodniu. Jakiś czas temu do pewnego pana, który mieszka sobie w lesie. I cały czas myślałem, że on ma Sebastian na imię. A nie, bo on ma Kamil S. Dobra. A, i dlatego ci. Jakoś ja uznałem, czy Kamil ma na nazwisko, czemu nie podadzą imienia? Kamil nazwisko. Kamil. takie rytmiczne, fajne. Więc Kamil S. To prawie jak takie arabskie bardziej. Kamil, no. Kamil Sebastian. Znaczy z jego tendencjami do robienia prywatnego za to. Może w Dubaju by się odnalazł akurat. Kamil S. Był właścicielem Pumy. Właścicielem Pumy stał się w sposób taki, że u nas nie można mieć zwierząt tego typu. U nas Puma jest zwierzęciem niebezpiecznym. Klasy 1, najbardziej niebezpiecznym zwierzęciem, co oczywiście jakby wiąże się z tym, że trzeba ją w odpowiednich warunkach trzymać, musi to wszystko być odpowiednio oznaczone i to jest sprawdzane. Więc Kamil stał się posiadaczem Pumy w Czechach. Pojechał do hodowli prywatnej, w której w Czechach można mieć Pumy. Nie wiem do końca, w jaki... Czechach dużo rzeczy można mieć, których nie ma w Polsce i dużo osób po to jeździ tam. Dokładnie. Między innymi Pumy, kruki. Kruki też hodowlane, się okazuje. Problem jest taki, że w momencie, kiedy wjeżdżasz z nielegalnym zwierzęciem do Polski, to Polska ci po prostu odbiera to zwierzę, bo tutaj nie można tych zwierząt trzymać. No, więc... I też chciałbym to nakreślić. W jaki sposób Kamil stał się posiadaczem tego zwierzęcia? On je kupił z hodowli. Kupił je z hodowli, w których... Są te pumy hodowane przez ludzi, mają te małe pumiątka i te pumy są odbierane i sprzedawane. Czy jest to moralne albo etyczne? Jakby wszyscy się zgodzimy, że nie. Jakby chyba każdy się zgodzi, że miejsce pumy jest w dziczy. Bo takim problemem, który tutaj wychodzi, jest taki... I też po drugiej stronie oceanu, nie że w dziczy, że... Dokładnie. Nie, że w lesie tutaj u nas. Nie, absolutnie nie. Dlatego byli ludzie z bronią wyborową. Stąd została ta puma. Stąd tą pumę wziął. Tak, więc wziął ją i z takim podejściem na zasadzie, jakbyś kradziony samochód kupił. Trochę tak, bo trzeba teraz kombinować. Teraz trzeba wymyślić, jak pranie pieniędzy. Tak. Że masz tę pumę, ale ona jest nielegalna tutaj. Tak. Ale ją kupiłeś i teraz próbujesz jakby
No wiem, jakby znaleźć szukasz jakaś... tej luki szuruj. I to jakby, sorry, kurwa, ale albo jesteście fanami prawa i mówicie, to jest jego własność. Jesteście albo fanami prawa wielkimi i teraz będziecie opowiadać, jak to nielegalnie zostało mu odebrana, a jeśli jesteście fanami prawa, to wiecie, że prawnie nie ma prawa mieć, jakby po prostu nie da, ona się nie zespawnowała z nieba. O to chodzi. I teraz ci wytłumaczę, jak to wszystko wyglądało. Więc Kamil, żeby mieć tą pumę w Polsce, żeby mieć takie zwierzę w Polsce, musi mieć zoo. Aha. Albo cyrk. I założył prywatny cyrk. Cyrk jednak. Założył cyrk. Prywatny cyrk, tak było chyba łatwiej. I jeśli teraz w ogóle powiedzmy... You know, mam nadzieję, że niedługo nie będzie można za żadnego cyrku zakładać tak, prywatnego, ja który mogą być zwierzęta. Chciałem powiedzieć, że jeśli... macie wspomnienia z cyrków jako dzieci, to wydaje mi się, że w pewnym momencie przychodzi do was ta myśl, że to nie było jednak takie spoko. Mm-hmm. Bo ja mam zdjęcie na Polaroidzie, chyba już wyblakło, bo hej, okazało się, że one nawet, że Polaroidy żyją mniej więcej tyle z cyrku, co zwierzęta w cyrku. Uła. Krótko. Aha. Bo mi wyblakło, no miałem polaroidzika takiego na wielbłądzie, jak taki mały, smallest ja jeszcze siedziałem sobie. No bo legendarny cyrk Zalewski, jak to jest, Zalewski czy Zaleski? Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Ale to jest chyba najbardziej znany taki cyrk. Tak, bo wiem, bo u nas też był. I dużo też smrodu wokół tego było w mediach. Cyklicznie mam wrażenie. Tak, z dobrych powodów. Z powodów takich, że... To nie jest miejsce dla zwierząt. Znaczy ja powiem nawet jeśli by zwierzę miało tam po prostu najlepszej klasy wszystko, to dalej jest to zwierzę dzikie, które jeździ do tych wsi i miasteczek i biega i to nie jest to. Tak. Te krzyki, te reakcje ludzi nawet, to po prostu nie jest to. To nie jest to, te zwierzęta... Znaczy, dodatkowo, jakby... to jest najlepsze, że ono może się przyzwyczaić do krzyków. Może się przyzwyczaić do gdziekolwiek jest. Tylko musi tam być. Ono nie jest. To jest super, wchodzi jakby. No. Bardzo dobrze to zarejestrował jako cyrk. No. Zaraz powiem, adekwatnie do cyrku. Adekwatnie do tego, co on robił z tym zwierzęciem. No. Więc on ma to zwierzę. I teraz Kamil S. Okazuje się, to w ogóle było pewne fajne porównanie, bo czytałem różne artykuły na ten temat i było fajne porównanie zrobione przez jakiegoś, przez kogoś, kto się zajmuje prawami zwierząt, że to jest tak jakby, że my ufamy, że Kamil wie jak się posługiwać z pomą w taki sam sposób, jakbyśmy ufali komuś, kto lata helikopterem i ma zdjęcia, jak lata helikopterem, ale on w sumie ten helikopter się sam nauczył. No. Wiesz, jakby tak metodą prób i błędów. Albo właśnie, warto zaznaczyć, że on nie ma żadnej chyba edukacji w tym kierunku. Nie. Znaczy, nie nigdzie nie było podkreślone, a wydaje mi się, żeby było, patrząc jak kuka i kurwę z logiki robią ludzie, którzy go bronią. Dokładnie. Więc wydaje mi się, że jeśli by miał jakieś takie coś w stylu, mam wykształcenie w tym kierunku, 20 lat doświadczenia pracy ze zwierzętami. Wydaje mi się, że byłoby to nam wcierane już w mordę. Tak jak to, co zobaczymy nie zaraz. Tak. Znaczy zobaczymy i usłyszymy, kochani. Dzisiaj jest wspaniały odcinek. Kochani, nie uwierzycie. Dzisiaj jest show. Kochani, będziemy mieli audio z komputera. Tak, nadszedł ten czas. Mamy ten czas. Więc i teraz jak życie tej pumy wyglądało? Więc ta puma u niego była i on tą pumę wymyśliłem sobie dzisiaj termin. Tak. Kanimorfizacja. Co to znaczy? Mamy już antropomorfizację, więc jeśli dobrze pamiętam z łaciny, canis to jest pies. Okej. Okay. Kanimorfizacja to... Upsowienie. Upsowienie wszystkiego. Wszystkiego. Wszystkich, wiesz, mamy taką tendencję, że jako, że zwierzęta są jakby najpopularniejszymi zwierzętami po prostu, jakie możemy my hodować. I my bardzo lubimy jakby tą relację, zwierzęta którą są mamy. Najbardziej popularnymi zwierzętami, że psy są najbardziej... Że najbardziej pets, takie najbardziej popularne, bo nam bardzo odpowiada... Zwierzątkami domowymi. Nam bardzo odpowiada to, jakie one relacje z nami tworzą, bo tak, one mają... Rozmawialiśmy o tym. Bardzo naturalnie jakby się to... Po prostu psychologia... Psy są stadne, my jesteśmy stadni. Tak, i to się ładnie tak zazębia. Koty? Nie. Koty mniej. I właśnie chciałem o tych jeszcze powiedzieć, że my to lubimy przenosić na wszystko. Tak. Że na każde zwierzę, jakie mamy. Na przykład ktoś ma iguanę i on się cieszy, że iguana mu przynosi coś,
Jak pies. Ostatnio, a mówiąc ostatnio wczoraj, oglądałem nawet, bo miał... Wiesz, co to było? Cute Animals i nagle BBC się włącza. No. O psie, który został przygarnięty przez kocią mamę. Aha. Bo dokładnie tego samego dnia urodził się i jego matka go porzuciła. Więc był jakby szczeniak, który żył z małymi kotami, które się, były dokładnie w jego wieku i kocią matką. I one wszystko mają inaczej. Koty wytwarzają specjalny jakby zapach. A feromonami się posługują, tak. Który mówi, do którego cycka ma, który... Że jakby one się nie kłócą w ogóle o jedzenie. A ten pies zaczął się kłócić z tymi kotami, bo okazuje się, że psy naturalnie walczą sobie w tym miocie swoim o cycka. Okay. I nawet już wtedy się zaczynają różnice. No. Potem koty są samotnikami. O tym zresztą pogadamy, jak będziemy oglądali ten film, bo to jest dość ważne, jak tam jest bardzo próba zakamuflowania tego, że ta puma nie miała swojego terytorium w głowie jakby w ogóle. Tak, też o tym powiem. I to jest ważne, bo koty zaznaczają swoje terytorium i jest jeden kot na 1000 km². Tak, jeśli dobrze pamiętam, jeśli chodzi o pumy, wygląda to, że od 150 km. Dolna granica 150 km². Do tysiąca. I tutaj cytujemy Wikipedię, ale wydaje mi się, że akurat... Nie tylko Wikipedię, cytujemy też Kamil in Travel, bo on podawał w tym filmie te informacje. On podawał trochę zaniżone. Trochę zaniżone, ale mówił o tym. A wiecie, i jakby jeden kot jest po prostu, a psy są w stadach. Tak. Dlatego psom jest łatwiej się odnaleźć wśród ludzi, dlatego udomowienie psa się odbyło tak, jak się odbyło, bo pies trochę jakby w głowie... Wydaje mi się, że on... Łatwiej nam się było... Wydaje mi się, że dlatego pies i małe dziecko, to pies broni tego małego dziecka, bo to jest w stadzie jego. No jest ta relacja zupełnie inna, tak. Koty, co ciekawe, też, wczoraj się tego dowiedziałem, nie miałczą w naturze. Miałczenie. Koty nie miałczą tylko jak są małymi dziećmi, takimi małymi pierdkami i wołają swoją matkę. Znaczy, tylko, że potem... Chodzi o to, że one nie sygnalizują w żaden sposób taki, jak u nas sygnalizują, tak. Bo... Chodzi o to, że one dopiero w kontakcie z człowiekiem nauczyły się miauczyć, bo dowiedziały się, że jak będą miauczyć tak, jak na swoją matkę, jak są malutkie, to zwrócą uwagę człowieka. Tak. I to nie ma... Jest 1000 odgłosów, które wydają z siebie koty w naturze, ale dorosły kot nie zamiałczy na kota. To tylko prawda. Na człowieka. Tak. Wiecie, kto pewnie nie miałczy? Puma. Puma. Ale puma też nie ryczy. Puma ma jakieś takie dziwne dźwięki. Też w sumie się dowiedzieliśmy. Z filmu Kamil in Travel. Tak. W ogóle to jest przezabawne tak, wszystko. Tak. Dobra, więc jak ta puma, jak wyglądało życie tej pumy? Ta puma była hodowana, miała to ten swój wybieg tam 6x6. Ja nie wiem jaki, ale no taki spory w miarę. Spory wybieg, taki, żeś powiedział, że spory. Taki jakbyś tam sadził kota domowego. Mniejszy jak tu, w tym pokoju? Co jest jakby już... No. Czyli puma miała gorzej niż sytuacja mieszkaniowa w Warszawie. Gorzej niż sytuacja mieszkaniowa w Warszawie? Nie, chyba miała lepiej, miała wyżej. Więc metraż sześcienny był wyższy. Okej. Okay. Ale sześciennie no to... No bo to puma, to może sobie wejść tam wyżej. Nie? No to dla niej to się liczy. Tak czy siak, nie ma klatki, która byłaby dobra dla pumy. Bo przypominamy. A i znacie takie wyrażenie złota klatka? 150 metrów kwadratowych. Dobrze, ale dalej jesteście w niewoli. Dokładnie. Jakby to jest to samo. 150 metrów kwadratowych. Będę cały czas powtarzał. Więc ta puma miała tą swoją klatkę. I dodatkowo, oprócz, że była w tej swojej klatce, on ją często brał do swojego domu, wychodził z nią na spacery, na uwięzi oczywiście, bo jakby ją opuścił, to pewnie by sobie poszła. Miałaby wyjebane totalnie na tak to, że ma właściciela. Zaczynamy. I mamy jeszcze jedną tą rzecz, bo jak przeglądałem materiały, żeby się przygotować w ogóle do tego segmentu. Tak. Był materiał w Teleekspresie o tym właśnie, jak on niedługo po tym, jak on tą pumę zdobył. Okay. Jako zwariowani ludzie, wiesz, ten segment jakiś pozytywnie zakręconych ludzi, coś takiego w Teleekspresie. Jeszcze Orłoś wtedy był, może po tym odszedł akurat. Zrezygnował po tym. No. Jest tam sytuacja, w której ta puma go liże i on mówi, to jest typowo psie zachowanie.
A, czyli nie, w ogóle nie ma jakby nic wspólnego z jej nawet tam, bo tam nie pamiętam. Znaczy on mówi, że to jest psie zachowanie. Nie pamiętam z biologii, jak to jest, ale wydaje mi się, że one na bardzo dalekim szczeblu są... Są mega daleko. Niepowiązane. Tak. One, mimo że sięgniemy daleko, to one są dalej niepowiązane. Mhm. Wyglądają podobnie. A podobną niszę zastąpiły. Bo są lądowymi drapieżnikami. Tak. Podobnej niszy się znalazły, dlatego wyglądają podobnie, ale nie są podobne. I on właśnie to aż pokazuje do punktu, jak piją. Jakby wszystko jest inne w tych zwierzętach. Dosłownie inaczej językiem się posługują, pijąc. I jakby dalej próbujesz wmówić, że społecznie będą w tych samych ramach, nie? Więc to jest właśnie ten dowód na to, że on je kanimorfizuje. Wyobraź sobie, że jakby wiesz, że się jarasz, że gdyby one nie były podobnych po prostu rozmiarów, to byś w ogóle nie pomyślał, że są te same zwierzęta. A to prawda, no. Tylko szkoda, że puma dalej jest nie tych rozmiarów, tak ktoś pomyślał, no ale dobra. Więc on mówi, o, jak bliżej mnie jak pies. Wszystkie koty ogólnie chyba liżą, bo tak się myją, badają na przykład, też, albo badają w ogóle też, dużo rzeczy językiem. Mają język, który jest szorstki, na przykład nim też wycierają sobie skórę i to jest typowo. Jest na tyle szorstki. Jest to kocie zachowanie, ale dla niego jest to, jak jego ten kot zaczął myć, to była dla niego oznaka, że on mnie, wiesz, kocha. On mnie kocha. Mimo tego, że ma tak szorstki język, że może cię zranić. To samą drogą, tak. Co zresztą zaraz usłyszymy. Więc to pokazuje, że on traktuje tego kota jak psa, jak część jego rodziny. Pomimo tego, że pumy nie mają w żadnym wypadku takich samych stadnych potrzeb, ani takich jakby behawioralnie, one się zupełnie różnią od psa. I jeśli chodzi o społeczne zachowania, one są zupełnie inne. Puma jest zaprogramowana, żeby cię zaatakować od tyłu. Czego więcej potrzebujesz? Dokładnie. Że może stado to nie jest jej rzecz. Dokładnie, tak. Ona się dogaduje. Ona nie żyje w stadach, ona się dogaduje ona w stadach. Ona jest tolerancyjna jak może. Puma, dziki kot jest tolerancyjny jak może. Ale. Dokładnie. Ale jak się odwrócisz tyłem. No. Więc ta puma sobie tam żyła. I teraz, kochani, fantastyczna rzecz. Ja już tutaj mam... Gdzie mój telefon? Nie wiem, może go wrzucił. Nie wiem, gdzie twój telefon. Zostawiłem w domu. Nie ma. Nie ma go. Nie przynosiłeś go. Jak coś. Zacząłem sobie szukać na jego Facebooku różnych rzeczy i... W pewnym momencie... W sensie na publicznym fanpage'u. Na publicznym fanpage'u. Okay, tak. To jest ważne. Nie, bo wolę powiedzieć, tak, że to jasne. Nie zachęcać ludzi do stalkingu tak zwanego i zdobywania informacji w ten sposób. Nie, oczywiście. To jest oczywiście my byśmy w życiu nikomu nie powiedzieli, że można różne ciekawe rzeczy znaleźć wtedy, tak? Tak. No i wychodzi ciekawy obraz z tego człowieka. On w pewnym momencie... W pewnym momencie zorientował się, że może zarabiać tą pumą. Był bezrobotny i zorientował się, że... Nie w pewnym momencie, chłopie. To był jego pomysł. Nie pamiętasz tego? Czy on kupił ją... Była o tym opowieść, że on był bezrobotny i coś tam zdobył dotację od Unii. Żeby zacząć to prowadzić. Ale właśnie nie jest to jasne, czy on już miał tą pumę wtedy, czy nie. Moim zdaniem... Ale myślę, że już miał wtedy tą pumę. Tak. Szczególnie jak do niej podchodzi. Znaczy nie, że właśnie, że możliwe, że nie miał. Moim zdaniem to był pomysł na zarobek tylko i wyłącznie. Znaczy, zaraz mam lepsze dowody co do tego, że są pewne rzeczy, które są tylko dla zarobku robione przez tego człowieka. I też jakby teraz chciałem powiedzieć, że to co my teraz mówimy, to, bo niektórzy mogą się czuć zagubieni, nie? To jak coś to w poprzednim epizodzie o tym mówiliśmy, ale pojawiło się dużo opinii, że powinniśmy obejrzeć film pewnego youtubera i że to zmieni nasze zdanie. Tylko potwierdziło naszą teorię tak naprawdę. Pogłębiło mnie dokładnie ten temat. Której my tak głośno nie mówiliśmy tydzień temu, bo nie mieliśmy dowodów na to. Tak. A teraz drogą dedukcji mamy dowody na to. Mamy masę dowodów. Więc to wyglądało tak, jeszcze do niedawna, jeszcze przed koronawirusem, teraz jakby nie zdążył chyba na tego zrobić. I wydaje mi się też, że to jest ważne, by to o tym powiedzieć, że dużo ludzi jest robionych w chuja kompletnie przez nich. Gość, to dojdziemy zaraz do Kamila Intrawy, ale gość z... On to nazwał projekt Puma. Prowadził warsztaty, w których za, nie mam dokładnych cen, ale z tego co słyszałem, 3000 na przykład, możesz spotkać się z pumą. Za 3 koła? Mm-hmm. To brzmi więcej niż jakby on kupił ją.
Co nie? No. 10 tysięcy chyba ta puma. Wow. Kamil Travel mówił w swoim filmie, bo to jest oczywiście dla niego najważniejsze. Ile zwierzę kosztuje, jak je hodować, a nie czy jest dobrobyt zwierzęcia. No tak, no. Kamil Travel też dostanie jeszcze dzisiaj, kurwa, baty. Kamil Travel to jest najgorszy kanał chyba na YouTubie, jaki od dawna widziałem. Więc, no jest to. Warsztaty, czyli dzień z Nubią. Indywidualne spotkanie. Tylko wybrana grupa. Warsztaty uprawniają do nielimitowanych odwiedzin oraz korzystania z wszystkich usług za darmo. I no i tutaj jest po prostu reklama jego na jego Facebooku, tych warsztatów. Teraz to powiem, tak, jak, mi się, że znasz jak te warsztaty to ciągniesz. Bo ja tam sam to postowałem. I wiesz, miałem, mam tutaj idealną listę. Więc te warsztaty wyglądają tak, że... My mamy teorię odnośnie tych warsztatów. W sensie? Że całe warsztaty polegają na tym, że przez godzinę próbujesz się zakraść do tej pumy, żeby zrobić z nią zdjęcie na końcu. I to, w sensie to ma jedyny sens, bo... Znaczy, warsztaty polegają na tym... Jakie kurwa warsztaty? Kim ty jesteś? Tak, jakby co ma warsztat, jak się posługiwać, jak nie, obchodzić jakby, się z pumą? Są dwa aspekty, aspekty. Po pierwsze, to dziwne, ten dziwny koncept, że nauczysz się obcować z dzikimi zwierzętami. Po pierwsze, po co? A po drugie, nawet jeśli masz jakiś cel, to wydaje mi się, że pójdziesz do kogoś, kto się zna na tym. Tak. W sensie pójdziesz do kogoś jakby z kompetencjami takimi, że hej, 20 lat pracowałem w Afryce przy, nie wiem, rezerwacie, chroniąc zwierzęta. Wiem, czego się spodziewać po nich, bo musiałem, żeby je chronić, czy cokolwiek takiego. I dodatkowo byłyby to bardzo wyspecjalizowane warsztaty dla ludzi, którzy na przykład są w różne rejony, jakieś, albo w są różne gatunki, jest miliard tych rzeczy tak naprawdę. A druga sprawa, to już o niej zapomniałem, czekaj. A druga sprawa to jest taka, że po co to jest? I to jest takie kolejne, jest to egzotyka. Jestem panem świata, panem żywiołów. Tak. Chcesz mieć zdjęcie z tą pumą. To jest to samo, co było w serialu Król Tygrysów. To samo, co było pokazywane. Ludzie po prostu chcą zdjęcie z pumą i to dokładnie jakby te wszystkie problemy behawioralne, które miały koty z tamtego serialu. Chciałbym zdjęcie, kurwa, na Księżycu. Ale nie mam kompetencji, by lecieć na Księżyc. Tak. I tak samo podejść do zwierząt. Dokładnie. Nie będę udawać, że jestem specjalistą, który zajmuje się w zoo z dzikimi zwierzętami i dlatego mogę sobie takie ale zdjęcie to też, zrobić. Ale to też kolejny... Co? Dodatkowo to jest kolejny przejaw tego egoizmu, kurwa, człowieka teraz, że on musi mieć zdjęcie. No i że to są te, kurwa, no koncerty nagrane całe. Wiesz? Tak, tak. No i fascynacja egzotyką, czyli kolejne pokłosie kolonializmu. Tak. God damn it. No, tak, ale... Zjebaliśmy w chuj kiedyś. Planeta jest broke. Planeta jest broke, jakby... Znaczy, jesteśmy najbardziej broke, no ale... Wykonaliśmy kiedyś ten jeden move w szachach, który zjebał wszystko. No, tak jak gramy w Terrarię na Jaceksie i się śmiejemy, że... O, ale fajne. Muszę rozpierdolić. Dokładnie na tym samym polega jakby po prostu. Tak. Więc no, są te warsztaty. No i właśnie ja mogę teraz ten. A co do tego warsztatu, że ktoś mógłby lepszy zrobić. Ja ci mogę zrobić w 5-10 sekund warsztat z tego, jak się obchodzić z pumą. Nie podchodzić do niej. Dobra, albo warsztat. Puma chce i cię widzi. Robisz tak. Podnosisz ręce, żeby się wydawać większym i odchodzisz twarzą do niej. Idziesz do tyłu. Jakby to jest po prostu wszystko, co musicie wiedzieć o pumie, bo nigdy nie będziecie mieli więcej interakcji z pumą, bo nie potrzebujecie mieć więcej interakcji z pumą. Tak. Jak was zacznie gryźć, to możecie, nożem ją zacząć dźgać albo coś, ale... Nie, ale nóż jest od dźgania siebie. To już nóż jest od pokazywania, jak się bardzo kocha zwierzę. Tak, ale właśnie moje pytanie jest takie do ludzi, którzy się jarają tym i to jest faktycznie pytanie. W sensie to nie jest, że wyśmiewam ich teraz. No. Jak można twierdzić naraz, że tej pumie jest okej i ona się czuje tak jak w naturze i też robić z nią wszystko, czego byś nie zrobił z tym zwierzęciem w naturze? No. Jakby, że ona musi się czuć inaczej, żebyś mógł robić te rzeczy. Ona musi być spacyfikowana i zastraszona w pewnym sensie. Tak. Żeby ona nie zaatakowała ciebie i osób, którym robisz warsztaty. Dokładnie. Bo to nie jest domestykowane. Nie jest to udomowione. Ono nie jest domesticated, ono jest przez wieki. Tak, czyli tak jak zwierzęta typu kot domowy,
pies. Z czego się i tak śmieliśmy. No. Śmialiśmy, że są gatunki, które zostały na tyle już wypaczone genetycznie, że ledwo żyją. Tak, dokładnie. To nie jest to. To nie jest to. To jest daleko od tego. To jest zwierzę... jest tamed. I tak, ja muszę... Jak się tamed po polsku? Jak to się nie wiem, uspokojony. Tame znaczy spokojny, tak? Mm-hmm. Po polsku. Czyli no... jest oswojony. To... oswojony, okej. Okay. Czyli że czyli jest na tyle... Czyli wie, że ktoś może do niego podejść. Tak. I jakby wie, że to nie jest automatycznie zagrożenie. Nawet, i myślę, że tutaj, jeśli chodzi o dzikie zwierzęta, to nawet będzie bardziej pasować okiełznany. Tak. No, bo to też zakłada, że siłą trochę, wiesz? I to tak niezbyt naturalnie. No, nie była, to nie jest naturalna kolej rzeczy, że puma jest jakby twoim pobratymcą. Puma nie ma pobratymców, nie. Nawet w dziczy. Nie. I to wszystko płynie z ego. Tak. Zawsze, pamiętajcie, to zawsze płynie z ego. Nikt, kurwa... nie zrobił tego, bo będzie jej lepiej, bo nie będzie jej lepiej. On nie pojechał tam z misją, że wykupi wszystkie pumy i je kurwa wywiezie do Stanów, do ich naturalnego środowiska. Absolutnie nie. Kupił jedną sztukę po to, żeby mieć sztukę jedną pumy. A to nie są jajka na sztuki u pani ze wsi, co przyjeżdża sprzedawać jajka, żeby sobie wybierać. Wiesz, jakby w ogóle sam proces takiego wybierania, kupowania, jest taki wypaczony już automatycznie. Tak, to jest własność. Ona jest traktowana jak własność. I jeszcze prowadzić narrację, że wykupujesz dzikie zwierzę z jakiejś hodowli, bo w tej hodowli mają źle, a z tobą będzie lepiej. Też. Napędzasz portfelem hodowlę, by dalej działała. Tak. I nie pierdol, że robisz inaczej. Dokładnie. Bo dokładnie, po prostu to jest tak, jakby chodzić na dziwki co dziennie i potem mówić, i potem wytykać palcami kogoś, kto się tym zajmuje. No. I mówić, o, to jest wypaczenie. Przepraszam, że powiedziałem taki chodzić na dziwki. No, ale rozumiem, o co chodzi. Ale jakby, że, bo wiesz... Jeszcze gdzie są wykorzystywane jeszcze dodatkowo. No tak. No. Więc ja was teraz zapraszam na wejście na profil na Facebooku Projekt Puma Nubia i po prostu zobaczenia sobie tych zdjęć. Są tam zdjęcia ludzi, którzy... Bo mówię od razu teraz, możliwe, że już teraz nie ma. Jeśli nie mają screeny. Ale chcę powiedzieć, że są zdjęcia, na których puma na przykład siedzi sobie na kanapie, ktoś przy niej siedzi i ją obejmuje. Tak. Bo to jest fajne zdjęcie. I zakładam, że to jest właśnie ten warsztat, że jest godzina po prostu siedzenia przy tej pumie, żeby ją w końcu objąć. Ktoś siedzi w jej wybiegu, co jest jakby... Nie nachodzisz kogoś w jego terenie, powiedzmy, ale siedzi w jej wybiegu, stoi nad tą pumą i ma zdjęcie z nią, bo jest blisko niej. To jest fajne, nie? No jakby o to chodzi. Musisz mieć to zdjęcie, musisz być blisko tego zwierzęcia, bo jak jesteś daleko tego zwierzęcia, to jesteś, kurwa, trochę frajerem. Każdy może mieć takie zdjęcie, na przykład w zoo. Tak, przez o co chodzi? Siatkę czy coś. Ale jak jesteś w środku i jeszcze bijesz się z tym niedźwiedziem. Jak sobie przyłożysz pumę do krtani. A, to pokazujesz wtedy, że jesteś, kurwa, łowcą i... Nie, że jesteś panem tego, że ty jesteś Mr. and Mrs. Smith, że strzelacie do siebie codziennie i wybuchacie, ale się kochacie dalej. Dokładnie. I jak dokładnie. Coś, to jest autentyczne zdjęcie profilowe tego Kamila. Kamila. On ma tę szczękę tej pumy przystawioną do szyi i to jest kolejny objaw, kurwa, ego, że tak. Patrz, teraz zrobiłem z tym zwierzęciem, jak mi ufa. Bo jakby, wiecie, jeśli to by płynęło od kogoś, kto naprawdę jakby ma gdzieś tam na pierwszym planie dobro zwierzęcia, to on by na przykład nie miał tego zwierzęcia w ogóle na profilowym, albo miał jakieś zdjęcie typu, hej, to jest zadowolona puma, tutaj sobie pije, je, albo cokolwiek. Chociaż je by średnio siadało z takim wizerunkiem, bo jednak wtedy by trzeba było odkryć, że trzeba tej pumie te pół kilo, czy tam ileś kilo tego surowego mięsa dawać dziennie, no tak. Żeby była na tyle najedzona, żeby nie chciała więcej, że tak powiem, na żywo. Co zmienia faktu, że tak będzie zawsze chciała polować, bo to jest instynkt. Tak, ale szczęśliwie pumy są nocnymi zwierzętami, a warsztaty wszystkie są w dzień, więc kolejny to jest krok do wybicia jej z naturalnego zachowania. A tak, zachowania. Dokładnie. Jako, że puma jest kotem i ma raczej nocny tryb życia. Czy puma jest dzikim kotem szczególnie. To jest dosłownie jakby zapis o tym, tak. Że puma jest nocnym zwierzęciem, takim, że żyje w nocy, a w dzień ma tak. Siesta. Nie, sie.
Siesta dniem, fiesta nocą. No, dokładnie. Fiesta nocą, atakowanie pleców ludzi. Więc pomama, faktycznie, jeszcze, jak mi to zwróciłeś na to uwagę, to jakby pierdolnęło mnie to jeszcze bardziej. Te wszystkie warsztaty dzieją się w dzień. No, a to było i też... ta puma jest zblazowana, zmęczona, no. Ma dość trochę i leży sobie. I to jest fajne, bo ona sobie leży i wtedy można zrobić z nią zdjęcie spokojne. To jest fajne, że ona jest zmęczona. I masz godzinę tego, masz godzinę podchodzenia do niej tak, żeby ona cię zignorowała i ci nic nie zrobiła. Przyzwyczaiła się do pewnie twojego zapachu czy coś. Tak. O. To co możemy... Więc warsztaty polegają na tym, no. Że on cały czas wprowadza nowych ludzi z nowymi zapachami do wybiegu kota swojego. Co jest w ogóle mindfuckiem pewnie pierdolonym. Co jest mindfuckiem pierdolonym dla tego kota, bo ja mam koty i przed chwilą się przeprowadzałem i widziałem, jakie dwa dni miały one, wiesz, jakby przerażające, gdzie one odkrywały nowy teren. No ja i nawet, dodatkowo. Wiesz, ja będąc osobą, która do ciebie przychodziła, no. to myślę, że z dwa przyjazdy i dopiero tak. Zaczęły akceptować, jakby i to no, też jakby, nawet na twoje koty wystarczy spojrzeć, no. Że wystarczy, że kot... Mimo tego, że już w genach ma wypaczone jak najbardziej się da to polowanie i tak dalej i to takie pojebaństwo, to wystarczy, że kot jako jednostka przeżył jakąś traumę. No. I jest po prostu dziki znowu z powrotem. Dokładnie. I to jest mały kotek. To jest naprawdę mały kotek. No. Jakby z natury jakiś mały kotek po prostu się zrobił. A co dopiero, wiesz, że Luna i Koko jak są różne. No. I patrząc na to, że są dwa koty udomowione 100% i są tak różne, to w ogóle próbowanie jakichkolwiek uniwersaliów wyciągnąć, jeszcze próbując wmówić ludziom. Ale dobra, przejdźmy dalej, bo będziemy się jeszcze... Tak, jeszcze będziemy nad tym produkować. No i teraz mój... A jak to znalazłem, to naprawdę. 14 czerwca 2019 roku na profilu Projekt Puma Myślnik Nubia opublikowane zostało wideo, na którym chyba właściciel, wydaje mi się, że to jest nagrane przez niego wideo, właściciel stoi przed wybiegiem z tygrysami. Wybieg z tygrysami w jakimś prywatnym zoo albo w jakimś prywatnym miejscu, może gdzieś za granicą, pewnie za granicą tutaj nie ma raczej, nie ma możliwości, żeby w którymkolwiek u nas zoo można było podejść tak blisko. I opis zdjęcia, opis filmu. Czas na zmiany, może większy kaliber. I to też odkrywa od razu takie podejście na zasadzie tak kochasz tę pumę, że mówisz o jakimś większym kocie, większy kaliber, hehe. Jakby to tak jakby... To jest jakby być on gra z dziewczyną i podejść do innej z większymi ciskami i powiedzieć może czas na większy kaliber i próbować dalej wmawiać tej pierwszej, że ją kochasz, jak coś to w ogóle on, masz wyjebane. On odkrywa wszystkie karty w tym poście, bo to pokazuje, że Chodzi o to, że on ma te zwierzęta. Nie chodzi o to zwierzę, chodzi o to, że on je posiada. I 4 listopada jakby rebloguje ten post. No. Hashtag tygrys nasze gwiazdy. No i komentarze. Na przykład ktoś tam pisze: zróbcie takie zoo jak Tajgan na Krymie. W ogóle super ten, super. A czy jakby jego fani wszyscy tacy... Ci, co tam są jeszcze, co nie byli od momentu, że jak to ktoś próbuje coś odebrać i w ogóle, to są ludzie tacy, mam wrażenie, którzy podają same przykłady krajów, które są najbardziej jakby patologiczne dla zwierząt, tak, dokładnie. Na przykład Rosja, Bliski Wschód, gdzie w ogóle jest kultura też jakby... Takiego, że trzeba to, te zwierzęta po prostu są twoimi, tak, pod tobą i możesz mieć... No, że wyznacznikiem jest, że się, że no jest panem zwierząt. No jest ten syn tego szejka i on ma tego baby liona i go wypieprzy, jak tylko zacznie być odrobinę większy i kupinowego. Więc zróbcie takie zoo jak Tajgan na Krymie, gdzie można spacerować z wami za kilkaset złotych. I Projekt Puma Nubia odpisuje: czas pokaże, jak się rozwinie. No to czas pokazał. Kolejne. To od razu niedźwiedzia XD. Projekt Puma odpisuje: a był taki pomysł. Kto wie? Nie znam już tygrysy, niedźwiedzia. No i kolejny. Kamil, kupujesz? Projekt Puma Nubia odpisuje: raz się żyje. Karakal, puma czy serwal jeszcze? Ale to już przegięcie. I gość odpisuje: czas pokaże. I on później na przykład pod postem pisze, że to był post, który miał na celu jakby, że wy wiecie, jaka jest misja tego wszystkiego, jakby. To było takie, wiesz, żartobliwe.
Nie, nie było. Nie było, bo Kamil Intravel we swoim filmie dosłownie powtarza jego misję stworzenia takiego parku. Tak, tak, tak. Więc no. No i poza tym jeszcze mam inne zdjęcia, na przykład reklamowanie tapicerek, prania tapicerek. On tam poszedł w ogóle do tej pralni tapicerek i jest tam z tą pumą. Zajebiste przeżycie dla tego kota. Tak, jeszcze w ogóle w takim właśnie chemicznym... W takim chemicznym otoczeniu, żeby ją włożyć. A, nie? Tak, że... oczywiście, nowe zapachy, tak. To tak, na pewno że na przykład takie zapachy, które człowiekowi wypalają nozdrza. Mm. Wyobraźcie sobie... A macie na przykład 100 razy czulsze. Tak, wyobraźcie sobie, że przechodzicie pod helikopterem startującym. Tak, i to tylko, że w nosie macie. Tylko, że macie to w nosie. Właśnie nam to trudno wyobrazić sobie, szczególnie mi. Ale... tak, ale... że to, co słyszycie, to macie w nozdrzach. Bo to jest overload totalny, więc jakby... I tak jak mówiliśmy, koty są terytorialne, one mają teren. Co, gdziekolwiek przewozisz kota, to jest dla niego nieprzyjemna rzecz. On cały czas jeździł z tym kotem. Tak, on jeździł do różnych hoteli. To jest niesamowite. Hoteli. To jakby ja nie byłem tego świadomy, jak my o tym rozmawialiśmy wtedy, nie? No ja też nie byłem świadomy. Dopiero... Ja myślałem serio, że to jest o wiele... Ale to jest serio, ten gość nie powinien tego kota mieć. Że ktoś, wiesz, miał tą pumę... I że to był jakaś, wiesz, że on miał jakieś nie wiadomo jakie połacie terenu, czy coś takiego. Ja też, że on był takim freakiem trochę, Ja miałem w głowie, że tak jak te stadniny tych strusiów. Tak, że on że jest, one mają ten... Całe życie poświęcił temu i te strusie mają kurwa lepiej chociaż niż... Chociaż też jakby... No. Nie wiadomo jak to jest. Że to jest coś takiego, a nie, że ona mieszka w klatce i po prostu jeździ po całym... Jest po prostu tak jak sobie, nie wiem, influencer znajdzie... dziewczynę, co może sprzedać do clickbaitu. Oj, tak. I będzie ją dawał na miniaturki, to tak on sobie znalazł kota, którego może po prostu zrobić z nim lokowanie jakieś kurwa jakiegoś czyszczenia tapicerek. No ja pierdolę, jak nisko trzeba upaść. No. Ja bym w życiu nie pojechał kurwa reklamować czyszczenia tapicerek, a co dopiero produkować się, że masz jakąś misję ratowania kotów. Czy w ogóle... Warsztaty, nauczania o tych kotach. Warsztaty, nauczanie. Czego ty tam uczysz? Nie wiem, mógłbyś nauczyć. Czego ty tam uczysz? Właśnie o to chodzi, jakby wiesz, nauczanie... Że to, że to istnieje? No tak, istnieje, wiem, widziałem kurwa na obrazku w internecie i w sumie to jest tyle, ile powinieneś tym interesować, bo to jest żywe zwierzę, któremu nie powinienem w ogóle jakby ingerować w jego życie. Czemu nie mógłby na przykład gadać o zwierzętach, które żyją w Polsce? Jakby, nie wiem, gadam. Ale słuchaj. To jego kolega mówi też. Kochani, tutaj dla fanów prawa. Dla fanów wyroków. Fanów wyraków. Więc mamy tutaj koalicja mamy. Cyrk Bez Zwierząt. No. Przygotowała taki pościg, w którym są wypisane fakty w sprawie Kamila S. i Pumy Nubi. I mamy tutaj różne wyroki. Między innymi... Kochani, dla fanów był, tych, którzy mówią, że... Ale to nieprawnie nieodebrane. Więc tak, 2015 rok, 24 czerwca. Kamil został ukarany prawomocnym wyrokiem za nielegalne wejście w posiadanie pumy Concolor. No. Sąd ukarał Kamila S. nisko grzywną, podkreślając, że taka kara będzie edukacyjna i dzięki niej Kamil S. nie będzie już więcej łamał prawa. Stało się inaczej. Ale weźcie pod uwagę fakt, że został... Że jest paragraf w Polsce na to, że on ma po prostu tę pumę. Mm-hmm. To jest najważniejsze, o czym musicie wiedzieć. Tak, on ma nielegalnie tę pumę. Zawsze będzie miał nielegalnie tę pumę. Nie wiem, jak to w ogóle działa, że co, że został, że wszedł w posiadanie nielegalnie pumy, po czym co? Po czym oni tak, no dostanie nauczkę i dalej ma pumę. No, niestety. Nie rozumiem właśnie tego. Wtedy już powinna mu odebrać. To był ten błąd. Tak, bo teraz jest... Teraz można nabudować całą, wiesz, narrację, że ona jest i ona tutaj mieszka, i ona jest przyzwyczajona do nas. No kurwa, równie dobrze wszystko będzie przyzwyczajone do ciebie. Tak. Kolejne. Wiesz, do ilu dziewczyn się już przyzwyczaiłem? I odzwyczaiłem. Kamil S. został ukarany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Jędrzejowie 15 marca 2017 roku za prezentowanie zwierzęcia niebezpiecznego w sposób niezgodny z przepisami poza zabezpieczonym terenem. I to zakładam, że była jedna z tych akcji w stylu hej, pojedziemy do zakładu czyszczenia tapicerek. Dokładnie. Za każdym razem, kiedy on jeździ do tego zakładu tapicerek, jeździ do tego hotelu, wyjmuje tą pumę z tego ogrodzenia, on łamie prawo. I został już za to ukarany grzywną znowu.
Bo znowu z nadzieją, że nie będzie już tego więcej robił, stało się inaczej. I on to robił, do niedawna jeszcze cały czas to robił. Były dowody na Facebooku, że on wyprowadza tą pumę. Nic dziwnego, że oni byli tak tym zainteresowani, żeby w momencie... I teraz w jaki sposób on stracił tą pumę, powiem. No. Miał ten cyrk. Prawnie miał tą pumę. W momencie, kiedy koronawirus nadszedł, on musiał zawiesić działalność, bo miał niższe obroty. Dużo, dużo jakby firm zawiesiło działalność. Tak, w tym momencie on stracił prawa do tej pumy. Jakby no tak, bo nie ma działalności posiadać. Cyrku, bo nie ma... Bo zawiesił tą działalność. No bo pieniądze. Bo pieniądze, tak. Więc ej, czyli dodatkowo jakby mu zależało na tej... Dziwnie jeden temat się przewija z tą pumą. Pieniądze. Bling, bling. No właśnie, coś takiego. I on wtedy została mu ta puma odebrana w momencie, kiedy on nie miał pozwolenia na to. I zakładam... Jakby zakładam, że była obserwowana dłuższego czasu ja przez myślę, ludzi zainteresowanych. No, bo to nie ma opcji, że nie. No, bo sorry, ale to, co on robił z tą pumą... za takie rzeczy. Dokładnie. No. Myślę, że on był obserwowany i po prostu oni wykorzystali tą szansę. I ja się z nimi zupełnie zgadzam, w 100%. Mhm. Dobrze, że to zrobili. Tak. Teraz trzeba powiedzieć o tym, że podejście było trochę durne. Znaczy, wiesz, jaki był problem? Że oni tam nie byli, byliby z tej policji. To był ten problem. Jednocześnie oni zakładali, że nikt nie wyskoczy na nich z nożem. Tak. Bo oni mieli prawomocny wyrok. Jakby to wszystko było w świetle prawa. Oni mieli tą pumę wziąć i zabrać ją do Poznania. Mhm. Ale on wtedy stwierdził, wiesz, to nie. Okej. Okay. Absolutnie nie. Oni mieli podstawę prawną, żeby to zrobić. To nie było tak, że oni się pojawili i dawajcie pumę. Nie, on musiał o tym wiedzieć. Na tylko pewno. Wtedy stwierdził, wiesz co... Co mi zrobią? I poszedł z tą pumą, pewnie dokładnie. Myślał, że jest dalej w Afganistanie. Więc wiecie kto popełnił błąd? No, wszyscy. Ale... Błąd popełnili ci ludzie, którzy przyszli po tą pumę, no. Myśląc o tym, że ten człowiek nie jest popierdolony. Bo ten człowiek jest popierdolony po prostu. Tak. Straight up. On aczkolwiek... jest pierdolnięty. Tak, tak. I co? Może obejrzyjmy, bo w końcu nasi widzowie, słuchacze jakby gromko... A, tak. Się tak. Do nas zgłosili, że powinniśmy to obejrzeć. I też sprawa jest na czasie. O, tak. Sprawa jest na czasie. Kochani, witam w nowym świecie, czyli mamy audio z komputera w podcaście. Mhm. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Czekaj. Możesz sprawdzić na wszelki wypadek. Ja jeszcze mam dużo rzeczy do powiedzenia, więc akurat z tym filmem będziemy. Nagrywa się. Dobrze. Już mamy super. Żadnej klatki nie straciliśmy na nagraniu. Yeah, fantastycznie. Ekranu. Dobra. Oglądamy. Robimy to. Może chcesz? Wiesz co, ja mogę spać po prostu. Dobra. Sobie. Więc puść. Na samym początku bardzo ci proszę, żebyś udostępnił ten ważny materiał, jeżeli tylko ci zależy i chcesz, by Nubia została z osobami, które... Czy my udostępniamy, ale nie nam nie zależy. Powiem od razu, może nakreślmy. Kamil In Travel. Kamil In Travel. Jest to kanał Kamil In Travel, który opublikował ten oto film. Kamil In Travel jest człowiekiem, który jest nagrywa filmy o tym, że... Ciekawostki z hodowania zwierząt. I też ma bardzo taki vibe... Że czegoś mu brakowało kiedyś w życiu, mam wrażenie, i jakby sobie to nadbudowuje tymi dzikimi zwierzętami, bo... No nie jestem na drugim roku psychologii, więc trudno mi powiedzieć. Ma dużo takich filmów w stylu jakieś tam hodowanie rysia w domu, hodowanie lwa. Mm. Jasne. Te lwy, które oglądaliśmy na jego kanale. Białe lwy. Tak. Gdzie nie widzieliśmy dorosłego osobnika. Mhm. Że to była dokładnie ta sama sytuacja co Tiger King, że tak. Jak był mały lew. Jak są małe lwy, są jeszcze w tych rozmiarach cute, mhm. Jest okej. To można się z nimi bawić. Potem nagle zaczyna rosnąć ten kot. I on jest zamykany w małej klatce. Jest gdzieś. Jakiś nieporęczny jest już wtedy. Więc ja od razu mówię, Kamil In Travel nie jest fanem zwierząt, on jest fanem hodowli zwierząt. Nie, on jest fanem bycia człowiekiem, który jest blisko zwierząt. Tak, jest fanem po prostu posiadania zwierząt. I ma pełno filmów na przykład z różnych zoo typu, widziałem zoo ze 150 tygrysami. Jest to w Tajlandii na przykład. Co jest no kurwa, nie wiem. Jeśli byliście na Jaceksie, oglądaliście Bard Zoo, to jest po prostu nawet lepsza parodia niż to, co ja tam robiłem. I... Możemy odpalać. A, jeszcze powiem. On ma interes w tym. Od razu to powiemy. Dobrze. Od 2018 roku mniej więcej są filmy z tą pumą regularnie na jego kanale. Między innymi na przykład kolab z Magic of Y, w którym wspomina o tym, że puma nasikała przed hotelem, co daje jawny komunikat dla mnie, że ta puma próbuje zaznaczyć swój teren gdziekolwiek, bo nie ma go. Mm-hmm. I między innymi też ten film polecam wam, głównie dlatego, by zobaczyć, jak Magic of Y się pewnie czuje przy tej pumie, czyli w ogóle.
nikt się nie czuje pewnie w tej polecam pumie. Wam bo obejrzeć. Wszyscy sobie ostatecznie, wiesz co, to jest takie, że ta puma jest udomowiona. Wszyscy sobie wmawiają to. Ale w momencie, jak tam jesteś, wszyscy mają to jasne. To jest dzikie zwierzę. Tak. Polecam wam też film Kamil in Travel, gdzie on opowiada o tej pumie chyba pierwszy raz, na którym go parę razy prawie gryzie. I warczy na niego. A jak ją karmi, to w pewnym momencie jest cięcie i zakłada bluzę, bo tak go podrapała po rękach. I to jest tylko taki mały smaczek odnośnie tego, jak ta puma się super nadaje do ludzi. Dokładnie. Bo jakby próbowana jest cały czas, jakby... Jest próba tego stworzenia tej takiej dziwnej narracji, że wszystko jest okej, okay, wszystko jest fajnie. Tak. Nie, jakby sam musisz, tak. Sam się boisz, ale masz pieniążki w tym, bo wiecie, ile pieniążków pewnie było z filmów już oj, z pumą. Tak. A z tych spotkań, oj, naprawdę dużo. No, ale teraz tutaj NYC Camo nam powie, jak to pumę jest w sumie jak kot taki zwykły. Piesek. Jak pies prawie. Nawet nie jak kot. Kot tak. Byłby bardziej wybredny. Tak. Dawaj. Które ją kochają, wychowują i się o nią troszczą. Jest to bardzo ważne, żeby ten materiał dotarł do jak największej ilości ludzi, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie... A i też jest bardzo ciekawa rzecz, że tam 50 tysięcy złotych się nagle znalazło na tej zbiórce. To ja mogę powiedzieć. Nie wiadomo. Ja już mam tutaj ten screen. Masz już tam ten screen? Mam ten screen, przecież mam ten screen. To ja pójdę na chwilkę, ty powiedz. Dobrze, to ja w takim razie powiem. W momencie, kiedy ta puma została odebrana prawnie, gdy puma została prawnie odebrana Kamilowi, Kamil założył zbiórkę na pomoc prawną dla Kamila oraz Nubii, aby mogli zostać razem. I tutaj muszę podziękować użytkownikowi, akurat nie wiem, czy to jest ten użytkownik, ale KT13, Mirabelka z Wykopu. Tutaj jakby bardzo też dużo od niej rzeczy mam informacji fajnych, które znalazłem na Wykopie, między innymi. Więc akurat ten screen jest z Wykopu jest tak. Przedstawia, że 12, to jest czerwiec, 12 czerwca zebrano 8 tysięcy z 50 tysięcy. Goal wtedy był 50 tysięcy. Natomiast dwa dni później, 14, goal już był 250 tysięcy. Po tym, jak się okazało, że ta zbiórka jest wyjątkowo popularna. Więc to 50 tysięcy złotych. Ja nie jestem pewien, ile kosztują prawnicy. Jeszcze mi się to nie przydarzyło. Możliwe, że kiedyś mi się przydarzy, ale jeszcze nie jestem pewien, ile kosztują prawnicy. Wydaje mi się, że to 50 tysięcy by stykło. Jestem całkiem pewien, żeby stykło. A i oczywiście w momencie, kiedy już te dwa dni były później, goal już jakby uzbierane pieniądze, to już było 58 tysięcy, który przekroczył ten pierwszy goal. Dlatego jak te pieniądze się pojawiły, zakładam, że oni wtedy stwierdzili, że to przesuwanie brameczki, bo można więcej oczywiście ściągnąć. No dobra, zobaczmy. Pomóc Kamilowi. A pomóc możemy przez podpisanie petycji online o ułaskawienie Kamila Stanka, ponieważ sprawę zabrnęło tak daleko, że jest to jedyne sensowne wyjście z tej trudnej i irracjonalnej sytuacji. Zaraz wszystko dokładnie opowiem. Obecnie Kamil jest poszukiwany przez 200 policjantów, drony, helikoptery, antyterrorystów. Jest prowadzona ogromna obława i robi się z niego osobę nieprzewidywalną i jako osoba, która jest wielkim... No i teraz właśnie trzeba teraz powiedzieć. Tak, zacznijmy od tego, że... To było w trakcie tej obławy, tak. Tak, że... Czemu można robić z Kamila osobę nieprzewidywalną? Może dlatego, że zachowuje się jak osoba nieprzewidywalna. Na przykład... I irracjonalna. Zamiast po prostu... nie wiem... Jeśli Kamil uważa, że ma podstawę prawną, żeby ta puma do niego wróciła... Tak, to czemu? Czemu tak bardzo walczył o to, żeby nie trafiła ona do tego zoo? Tak. Czemu przystawił sobie nóż do gardła? Czemu przystawił sobie nóż do gardła? Bo nie wiem, jak to jest możliwe, że organy uznały, że może być nieprzewidywalny, kiedy przyłożył sobie nóż do gardła i mówił, że prędzej siebie zabije, niż oni zabiorą... Czemu człowiek, który uciekł do lasu razem z zwierzęciem, najbardziej zagrażającemu człowiekowi, jest uznawany za nieprzewidywalnego. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Dlaczego? Kamil in Travel wytłumaczy wam dlatego, że to jest dobry chłopak. I może jest. Może z nim się fajnie piwo pije. Może. Ale jednocześnie w momencie, kiedy przykłada sobie nóż do gardła przy ludziach, staje się nieprzewidywalny. Zagrożeniem. O co chodzi z tą całą sytuacją? Na początku wam troszkę przybliżę, jak było z Nubią. Kamil wszedł w jej posiadanie jakieś 6 lat temu. Trafiła do niego, kiedy była naprawdę bardzo małym kociakiem. Wszedł w posiadanie. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że została kupiona w hodowli w Czechach i nielegalnie przewieziona do Polski. Nie. Wspaniale to powiedział. Naprawdę. Kamil in Travel wie, jak powiedzieć. Słuchajcie. Kamil in Travel wie, jak to wygląda sytuacja po prostu posiadania zwierząt, dlatego unika mówienia o tym bezpośrednio. Jest to kurwa nielegalne. Tak.
i została ona kupiona. Kupiona, nie wszedł w posiadanie, bo to też może tak mówić, że w posiadanie, że co, ktoś zabrał komuś, kto się nią źle opiekował. Wiesz, to tak. Każdą narrację można wtedy wprowadzić. W momencie, kiedy... Wszedł w posiadanie. Nie. Nie, jakby kupił ją i został ukarany już na terenie Polski za to, że... Ten człowiek zrobił. Kupił nielegalnie zwierzę, które powinno być w dziczy. I sąd go za to skazał. I sąd go za to skazał, jednocześnie popierając niemoralne hodowle. Tak. I teraz się wyciera sobie mordę, kurwa, tym, że kocha zwierzęta. Tak. To jest nieakceptowalne. Kurwa. Poświęcił jej całe swoje dotychczasowe życie, które w zasadzie przekształcił w opiekę nad tym kotem. Niejednokrotnie wspominał na materiałach, że traktuje Nubię po prostu jak swoje dziecko. Prowadzi działalność społeczną, w której kładzie duży nacisk na wspieranie różnych dobroczynnych inicjatyw. Nubia jest wyróżnikiem całej tej akcji. Niejednokrotnie przyłączał się do akcji charytatywnych, w których pomagał ludziom potrzebującym. Znacie Filipa Heizera? Nie wiem, czy mam coś więcej, jak to w sumie mówić. Jakby o tym nie trzeba nic więcej mówić. Chyba się, że to w ogóle nie ma w internecie, że akcje charytatywne są autonomicznymi rzeczami, na które każdy się decyduje i nie są żadnym narzędziem. Dokładnie. W którąkolwiek stronę. Wiesz, I mean, możesz być policjantem. To jest zły przykład. No. Możesz być tym strażakiem i ratować ludzi, ale możesz też być żonę. No. No. I więc jeszcze tutaj, co było powiedziane, że trzymał je w domu, traktował jak rodzinę. To jest złe traktowanie zwierzęcia dzikiego. To jest wbrew zasadom, które tam potem się pojawią. Może przejdźmy dalej, bo no, oczywiście. Będzie to jeszcze jedno mocne przekłamanie w tym filmie, o którym z chęcią wspomnę. Tak, oczywiście. Ja lubię takie... Akurat tak. To jest akurat takie make up of tea. Pojawiło się również w sieci o Kamilu wiele informacji jako o byłym weteranie wojennym. A i tu chciałbym powiedzieć, nie ma czegoś takiego jak były weteran, Kamil. Wiem, że ty lubisz... Nie umiesz czytać, bo wklejasz złe pismo z sądu, czy tam z jakiejś innej swojego filmu, ale to o tym zaraz. Ale jakbyś umiał czytać, to byś wiedział, że weteran to jest były uczestnik działań wojennych, więc nie da się być byłym uczestnikiem działań wojennych. No, to tak jak zawsze jest się alkoholikiem. Dokładnie. Owszem, pracował jako wojskowy, ale krótki czas. Odszedł i postanowił założyć rodzinę. Ale w ogóle nie ma czegoś takiego, że pracował chwilę, ale jest jednak z Afganistanu. Ale to nie ma w ogóle znaczenia co do całej sytuacji. Jakby co to ma określić? W sensie, że czy Kamil próbuje zasugerować, że jeśli ktoś jest weteranem wojennym wieloletnim, to wtedy jest gorszą osobą niż krótkotrwałym. Gorzej, jeśli jest właśnie... krótko. Bo to jest taka sugestia, jakby bycie weteranem wojennym było czymś pejoratywnym. Wiesz, co chodzi? No bo to jest taka sugestia. No my się napierdaliśmy z tego. Się oczywiście z tego, ale jakby wydaje w tej mi się, sytuacji że to ma to realne akurat przełożenia na wiele rzeczy i nie oszukujmy się, że... Ale wiesz co? Ale powiem ci jednak jedną rzecz. W momencie, jeśli ktoś jest wypierdalany po prostu. No tak, tak. A, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o tym. To wydaje mi się, że to jest jednak lepszy wykaźnik niż to, że ktoś tam był weteranem wojennym i robił radiowość, nie? No tak. Żyć z dala od ludzi na łonie natury. Ale oczywiście, weteran wojenny brzmi bardzo poważnie. Na 100% musi to być niebezpieczna osoba. Gdy dowiedział się, że na ratowanie... Znaczy, wydaje mi się, że to, że określiliśmy, sobie, że jest... Przyłożył sobie nóż do gardła. Nie wiem, czego właśnie. Ty chcesz więcej. Wydaje mi się, że to, że określiliśmy go jako niebezpieczna osoba jest jakby pokłosiem tego, że gość sobie przyłożył nóż do gardła i uciekł z niebezpiecznym zwierzęciem do lasu. A nie to, że jest weteranem. Znaczy, że jest na tyle niepoczytalny, że... nie został zastany tam, gdzie powinien zostać zastany z dzikim zwierzęciem. Wydaje mi się, że to jest taki wyznacznik, że też mi się tak wydaje. Może zagrażać nie tylko sobie, ale ogólnie ludziom. Bo dokładnie. Takie są historie, że zwierzęcie dzikie uciekło. Aha. Zwierzę dzikie uciekło. I trzeba było je potem po prostu ostrzelić. Tak. A nikt by nie chciał ustrzelić kogokolwiek. Dokładnie. Życia lęki, są potrzebne ogromne pieniądze, momentalnie przyłączył się do zbiórki. Nakręcili spod reklamowy, udało się, pomogli. Później wielokrotnie pomagał potrzebującym ludziom i pokazywał, że należy sobie w życiu pomagać. Jego ogromnym marzeniem. Więc teraz był pokazany spot reklamowy, który miał pomóc zbiórce na jakieś dziecko, zakładam, żeby chore. Tak, co jest jakby najbardziej chyba takim popularnym, popularną taką ściereczką do dupy. Oj tak. Ludzi, wszystkich. Cieszę się, każdy. Zbiórka charytatywna jest dobrą rzeczą. Tak, i ale jeśli jakby właśnie... To jest pomoc, jest okej, okay, jasne. Ale sorry, jeśli to ale jest nagle tak jak mówisz, tym, autonomiczną to się rzeczą. Tym. No, jest autonomiczną rzeczą. I
też zrobili zbiórkę dla kogoś charytatywną. Jest okej. Okay. Pogadajmy może o tym na ten temat, nie? Pogadajmy o tym wideo. No. Dziecko idące z pumą. Dziecko obok. Idące z pumą. Puma jest znajomy w jakimś budynku. Dziecko mniejsze od pumy. A tak, dodatkowo. Że po prostu puma by ją... Czy ta puma szła bez handlera? Że... Tak. O tak. Mój Boże, ona idzie sama jeszcze z tym dzieckiem. No tak, tak. Znaczy, ja myślę, nie będę mówił, jakby jeśli chodzi o to, jakie jest zagrożenie, jeśli chodzi o dzikie koty, ale akurat dzieci są atakowane najczęściej, bo wyglądają najbardziej jak coś, co takie zwierzę mogłoby zjeść. No są na tyle małe, że zwierzę poznaje, że okej. Okay. Dodatkowo jeśli odwracasz się tyłem do dzikiego kota, on ma pewne instynkty i one mu każą po prostu atakować, więc... ale nigdy nie ugryzł. No nie, ten piesek nigdy nie ugryzł. Nie. Więc jakby wiesz, wydaje mi się, że mało brakowało, żeby ta zbiórka była po nic. A czy byłaby na pogrzeb zbiórka, no ale na złotą trumienkę, no. O, ale to mała na szczęście, to by może zebrał akurat Kamil. Może by się udało, no. Wziąłby po prostu jedną... Czy mogę, okej, okay. Wiem, że to już będzie petty. No. Też będzie petty. Ale chciałbym Kamilowi powiedzieć, wiesz jak mniej mieć na główku, że jesteś weteranem z Afganistanu? Nie ubierać się, jakbyś był ciągle w jebanym Afganistanie. W sensie ja wiem, że to jakby, że to jest pewnie ten typ takiego trepa. Mówisz o tym kamo wszędzie? Ciężkim polarze oraz kamuflażu Woodland? Tak, no wiadomo, w Afganistanie nie Woodland, ale jednak... No ale sorry, słuchaj, Kuba, nie możesz go oceniać. Nie wiesz, kiedy on musiał do tego lasu uciekać. On miał świadomości, że on wiedział, że w każdym momencie musi spierdalać do tego lasu. Tak. Dlatego zawsze miał na sobie kamuflaż. Tak. Pomagać. Jego ogromnym marzeniem, które wielokrotnie mi powtarzał, jest stworzenie centrum edukacyjnego, w którym można by w przyjemny i profesjonalny sposób pracować ze zwierzętami. Podoba mi się, Nie, bo jest obrazek pokazany, jakiś losowy obrazek ludzi na koniach. A, bo on też ma konie ogólnie. A, okej. Okay. Co jest swoją drogą, okej, okay, można mieć charakterystykę z końmi. Tylko, znaczy, że akurat chyba, że je traktujecie dobrze. No, nie, że dodatkowo jestem przeciw jeżdżeniu na koniach, ale to jest swoją drogą. Ale no, rozumiem, że jest to o wiele lepsza rzecz niż pieprzone pumy, kurwa, w klatkach. A nie, bo to tak, to tutaj jest. Tak, jego tak, logo, tak, bo on również agroturystykę prowadził, tak. Okay. Uczyć się od nich. On jest po prostu takim rolnikiem, co założył to uzdrowisko. No tak. O nie, on jest taki, o nie. Puść. Jak z nimi prawidłowo postępować? Oczywiście przez wszystkie 6 lat posiadania Nubii... No i właśnie o to chodzi. Tutaj jakby jak mówiliśmy o tamtym... Ja mówiłem o tych tygrysach, że on tam mówi, no może jakieś niedźwiedź, I on tam później pisał, że nie, to były żarty. Kamil dosłownie w tej chwili, Kamil Travel przyznaje, że to są plany Kamila S. Plany Kamila S, gdzie on robi prywatny zoo, w którym są dzikie zwierzęta i on może je oprowadzać i mówić, jak się z nimi obchodzić. No bardzo mi jest, kurwa, potrzebne, jak się obchodzić z tygrysem bengalskim. No w chuj. W chuj. Albo z tą pierdoloną pumą, jakby... Jebaną pumą. No. I tą jebaną, tą głupią, kurwa, pumą. Tak. I słuchajcie, jakby... Wyobraźcie sobie, jakby to, jak on robi z tą pumą, że każdy musi mieć zdjęcie z tą pumą, siedząc przy niej. Jakby on miał tamte zwierzęta, wyobraźcie sobie, jakby tam to wyglądało, to wszystko. Szczególnie, gdy zwierzę nie jest tak potulne, jak ta puma. A ktoś chce zrobić to zdjęcie. No. Ktoś bardzo zapłacił za to zdjęcie i bardzo go oczekuje. Tak. No. Myślę, że wtedy nigdy dobrobyt tych zwierząt nie był na pierwszym miejscu dla niego, ale tutaj naprawdę myślę, że łańcuch by wszedł w grę i... Wielokrotnie pojawiały się na drodze osoby, którym nie podobało się przetrzymywanie kota w domu. No bo oczywiście, nie są to warunki naturalne. Niby brzmi to rozsądnie, ale moi drodzy, matka Nubii również nie urodziła się w warunkach naturalnych, tylko na terenie Unii Europejskiej. A jak doskonale wiemy, w Europie pumy nie występują. Co oznacza, że błędy przetrzymywania tych zwierząt popełniły osoby już wiele, wiele lat temu. Czyli jakby można. Można. Czy jak można, ktoś już coś ukradł, to już możesz to ukraść też od niego. Tak. Wiem, że to TV było kradzione. Mój kolega mówił, że jemu ten telewizor został ukradziony. Więc ja mu też go zapierdolę. Ale mogę go kupić, bo już został ukradziony. No już się nie odwróci. A później przychodzi... Nie, sorry, wiesz, jakby ja go kupiłem normalnie. To jest jakby... To już dawno zostało ukradzione. Tak. Ja nie mogę nic... To jest jakby... No i jaki to jest argument? Ja nawet nie za bardzo mam ochotę go odbijać, bo on jest po prostu, jakby każdy rozumie, że to jest zupełnie idiotyczny argument, który no nie ma sensu. Tak jak powiedziałem, że to tak. Przełożył ona się urodziła do tego. Się w
Unii Europejskiej i ty się przykładasz do... A, czyli co? Czyli ty... A znaczy Kamil Intravel w sumie przyznał w tej chwili, że te hodowle są nie, po prostu nieetyczne. Nieetyczne. I też moje pytanie jest takie, co dalej z tą pumą? Czy by nie chciał przypadkiem sobie kupić kiedyś, żeby mieć więcej? No, dokładnie, no, właśnie. Co, kupi jedną i już koniec potem, jak umrze, zdechnie? No bo jakby tutaj nie ma, to nie jest jakaś szara strefa. To albo kupujesz, albo nie kupujesz. No, tak. Albo wspierasz nielegalny rynek i w chuj nieetyczne... Znaczy legalny akurat w Czechach, legalnie ale nieetyczny, ale bardzo nieetyczny. Nielegalny na terenie naszego kraju. Tak. A mówimy o naszym kraju. I no w naszym kraju go ścigają. I w naszym kraju został już osądzony za to, że nielegalnie wszedł w posiadanie tej pumy. Dokładnie. O tym trzeba mówić. Tak. W tym momencie, gdy Nubia trafiła do Kamila, uważam, że było to najlepsze rozwiązanie, bo mogła również trafić do zoo, gdzie siedziałaby w klatce 3x3 metry i była obserwowana przez 100-200 ludzi codziennie. No i sobie pomyślcie, jaki to jest. W tej chwili Kamil Intravel na ekranie pokazuje zdjęcie lwa siedzącego w klatce, jakiegoś no 3x3 metry powiedzmy. Jakiegoś strasznie... Nie wiem, chorego czy coś. Znaczy on wygląda tak, jakby był chory. On ma takie czarne na oku, jakby miał śliwe na oku. Oczy. Ma przekrwione oko. Zakładam, że... Jest wychudzony. Wychudzony jest. Nie wiem, czy jest wychudzony. Jest taki... No nie wiem, wygląda na wychudzonego. Nie widać żeber, ale no nie widzę jakby więcej. Tendencyjne zdjęcie mające na celu pokazać, że zoo jest gorszym miejscem niż prywatna hodowla Kamila S. To jest kompletnie... Kompletną kurwa bzdurą. Jest wypaczeniem jakiegokolwiek... myślenia logicznego, nawet mówiąc o zasobach. No. Czy ty nie musiałeś zamknąć swojego jebanego cyrku, bo się zaczęła pandemia? Kurwa, dokładnie, tak! Sorry, ale te zwierzęta raczej dostaną jedzenie podczas pandemii, bo mają ogromny budżet do tego, żeby te zwierzęta mogły jakby, sobie żyć godnie. Ja nie mówię, że... Dodatkowo to nie jest zdjęcie z Polski, jakby come on, to nie jest zdjęcie z Polski. Nie wiem akurat, ale... Może zdjęcie... Bo okej, w Poznaniu kiedyś, w starym zoo w Poznaniu, polecam ogólnie obejrzeć, są zachowane stare klatki, w których trzymano niedźwiedzia. I oni są bardzo jakby jawni z tym, jakby bardzo jasno mówią, że kiedyś te warunki dla tych zwierząt były fatalne. Tak, bo właśnie słyszałem dużo, że do tego Poznania się dopierdalają ludzie, bo to jest właśnie poznańskie zoo. A, to dodatkowo. O, nowe zoo Poznaniu to jest zupełnie inna sprawa. Okay. Tak, bo mówię o starym zoo. Jest stare zoo, które jest bardzo małe, jest nowe zoo, które zostało wybudowane na ogromnym połacie terenu w ogóle i jest dość nowoczesne. Okay. Ale jeśli chodzi o stare zoo, oni tam zostawili te stare klatki, żeby pokazać, kiedyś tak się robiło. Ale my dalej nie popieramy ale już tego zoo nie robimy. Też jako takiego... Znaczy, no nie, prywatne zoo jest... Zoo też jest... Zoo też ma swoje problemy. No. Tak, zwierzęt... Znaczy, dla mnie, według mnie... Tak jak już tydzień temu mówiliśmy. Ja uważam, powinny się znajdować tylko i wyłącznie zwierzęta, które zostały na przykład uratowane z hodowli albo z czegoś, które nie mogą trafić do dziczy. Tak, jeśli zwierzę zagraża w ogóle istnienie i one mogą przeżyć w tych zoo, to jest dobrze, że przeżyją. Jeśli zwierzę może trafić do dziczy, trafia do dziczy. Tak. Po prostu. Tak. A to jest najbardziej tendencyjne zdjęcie. To jest dosłownie gorsze niż to, co się działo w kampanii prezydenckiej. A tak. Jest większa manipulacja niż... Znaczy, nie wiem, czy większa, ale jest podobny poziom. Tak. Znaczy taki, że już pluje na, jakby pluje na ludzi. A pluje na logikę, tak. Tak. Dokładnie. Że to jest coś takiego, że no... Znaleźć najgorzej wyglądające zwierzę, jakie się da. No. I powiedzieć, że w zoo dużo ludzi ogląda zwierzęta, co jest jakby... A dokładnie, w sumie tego, że wiesz, wydaje mi się, że jednak lepszym jest, że w zoo masz jebaną fosę 2 metry i następne 10 metrów i widzisz tego lwa. I zwierzę nie jest przewożone codziennie. Tak, niż że spotyka się 5 osób dziennie, ale po prostu musi wejść do tego pomieszczenia, śmierdzieć sobą i dotykać tego zwierzęcia, tylko po to, żeby zrobić to zdjęcie i wypierdalać. Do hałasu można się przyprowadzić. To tak jakby, wiesz, jakbyś na przykład mieszkasz gdzieś i na przykład masz szosę przed swoim mieszkaniem. To jest jak zegarek, że zapominasz, że słyszysz. Tak, a później masz sytuację, gdzie mieszkasz gdzieś i codziennie wchodzi ci nowa osoba do mieszkania i mówi: hej, mogę cię pogłaskać? To jest jakbyś... Sorry, nawet nie mówi, czy mogę cię pogłaskać. Nie, hej, głaskać. Muszę cię pogłaskać, zapłaciłem cię za to. Ktoś cię po prostu przyciska i mówi: głaszcz go. Dokładnie. To jest stres dla kota? A jeszcze inna... pauzę. Co do poznańskiego zoo od razu, bo tam jeśli chodzi o krytykę poznańskiego zoo, bo też widziałem, że jest krytyka tego, jak tego zachowania. Tego zachowania. I guess...
Fajnie by było, że tam była policja. A czy dla mnie to było dziwne, że nie było? Szkoda, że nie było. Może by zakładali, że nie będzie przyszli... potrzebne. Może by po prostu przyszli się napierdalali od razu. Może tak, ale może też tak było, że dostali wcześniej od niego informację, że tego i tego dnia odbierzcie, wszystko okej. Okay. Mieli nie powody wiem, myśleć. Nie, wiem. Nie mamy pojęcia nie o mamy tym. Nie mamy danych takich. No, nie mamy pojęcia o tym, czy ta... Może jednak ta policja powinna tam być. Ale wtedy mógłby powiedzieć, że policja przyszła? Co? Co czemu policja przyszła? Co ja jestem niebezpieczny? A co ja łamię prawo? No, co ja kiedyś właśnie. Złamałem prawo? Co ja kiedyś miałem wyrok w sądzie? Więc jeśli chodzi o tego człowieka, on jest zupełnie niepoczytalny, jeśli o to chodzi. I jeszcze jest jedna rzecz, która tutaj, której często ludzie mówią. Dyrektorka zoo Poznaniu, która jest teraz, ona ma albo miała hodowlę kotów rasowych. Jest chujowe w chuj. Prywatna hodowla kotów rasowych. I ona miała tu hodowlę w jakiejś kamienicy i podobno jebało od tych kotów, w sensie śmierdziało, bo koty śmierdzą ogólnie, jeśli jest ich dużo. Wielkie, wszystkie zwierzęta śmierdzą. Tak, więc śmierdziały, wszystkie. Ludziom to przeszkadzało i ona została, nie wiem czy pouczona, została ukarana mandatem, coś takiego. No to są na równi. To było zanim ona była tym, ona była tym, nie szefem, tylko zoo. Dyrektorem zoo. No i to jest właśnie taki ten, że aha, a ona z tymi kotami wtedy, a teraz jakby, a teraz temu chce odebrać to zwierzę. To są jakby, znaczy, to co ona zrobiła wtedy, to jest chujowe. Znaczy, tak, nie, to nie, nikt nie broni kogo. Nikt nie broni tego, nie wiemy czy one ale były. Ale to jest znowu to samo podejście, że jest ten, że ma być jakby, że karę wyznacza kto? Tak, ludziom. Właśnie, że ona nie może tak mówić, bo ona już to zrobiła, więc w takim razie sorry, ale czemu odbierasz to zwierzę? No. Prawo jest równe. I ona też również za to, co ona miała, za te swoje zwierzęta, poniosła konsekwencje tego. I teraz inny człowiek ponosi konsekwencje. To nie jest, sorry, nie jesteśmy na podwórku. Tak. I się nie teraz się nie licytujemy na to, kto bardziej komu walnął w twarz. Tak. I kto kamykiem dalej rzucił. Jakby to są inne... Przepraszam, no. Ja wiem, że wy chcecie żyć dalej, że to jest wszystko w teorii i wszystko nie jest światem rzeczywistym, jak nagle przychodzi dostanie jakichś konsekwencji, no ale... Pomyślcie, jaki to jest stres dla kota i jeszcze inna ilość chorób towarzyszących. Niestety przez wiele donosów i inne sprawy, które się toczyły, Kamil został skazany. Ale za co konkretnie? Za nielegalne posiadanie zwierzęcia z kategorii niebezpiecznych. Ale tylko za to, że zawiesił swoją działalność. W takim razie wszystkie cyrki, które na zimę zawieszają swoje działalności, też powinny zostać skazane. Tak. Tak. Kurwa. Tak, po prostu. Nie. O nie, najmocniejsze zgranie w historii jakby, no, podcastu. Bardzo, no tak, oczywiście, prawo jakby jest jasne w tym wypadku. Tak. I tyle. Wow. I on to, wiesz, jakby, on teraz się powołuje na etyczność. Nie, on się powołuje na precedens. Ach, kurwa, to już zupełnie. Czyli, że jak inni. Sorry, ale mamy trochę inne prawo w Polsce, więc. Ale tak, też. W sensie ja wiem, że on tego chroni pewnie, bo no jest zjebem kompletnym, jeśli chodzi o podejście do zwierząt. Jakiś absurd. Trzeba oczywiście tutaj zaznaczyć, że to nie było tak, że Kamil po prostu zamknął sobie działalność i nie chciał już jej otworzyć. Chciał, tylko nie miał po prostu na to funduszy. Cały czas liczył na to, że troszkę majątkowo się odbije od dna i będzie mógł ponownie ruszyć z programem w taki sposób, by to było wszystko legalne. To ja mam taką radę. Nie kupuj nielegalnie zwierząt. Wiedząc też, że mogą ci zostać odebrane, jeśli nie, nie kupuj. Jeśli nie masz tylu pieniędzy, to po prostu nie kupuj ich. Po prostu nie kupuj nielegalnie zwierząt. To jest jakby... Swoją drogą. Ale jeśli wykorzystujesz prawo, jakby naginasz to trochę prawo dla swoich korzyści, nie bądź zdziwiony, kiedy prawo cię wyrucha z powrotem. Jakby. Hej, jakby po prostu nie stać cię na coś? Ups. Jakby, no tak działa życie, tak działa świat. Cały, dosłownie cały świat tak działa. Oj tak. I moim zdaniem to jest mega, 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 mega dziecinne prowadzić taką narrację, w której on teraz mówi, no ale Kamil chciał potem znowu. Tak,
dobrze, nikogo to nie obchodzi. Jesteś dorosłym człowiekiem, podejmujesz takie działania, specjalnie jedziesz do Czech kupić w hodowli pumę, przewozisz ją do Polski, gdzie to jest zresztą nielegalne, zostajesz ukarany grzywną, potem zostajesz ukarany jeszcze raz grzywną, ale o tym zaraz będzie też jeszcze tutaj. I potem zawieszasz swoją działalność, bo po prostu ci się ta puma w chuj nie opłaca. Po prostu. Bo ona jest twoim wykresem w Excelu. Trzeba było w takim razie zapierdalać bardziej, jak ją chciałeś mieć. Get a job. Po prostu wstawaj o 4 rano, a nie... Biedny śmieciowy kitku. Come on. Nie no, ale sorry, jeśli ktoś jakby... Jeśli nie możesz się powoływać na to, że masz cały biznes. Cały świat nie ponosi odpowiedzialności za twoje porażki biznesowe. Czy jak jakiś spożywczak się zawija, bo nie przychodziło do niego dużo ludzi, to automatycznie ten właściciel staje z nożem przy gardle w drzwiach i mówi: dobra, nie zapłaciłem czynszu, ale kocham bardzo sprzedawać bułki. Sorry, żyjemy w takim społeczeństwie. Niestety żyjemy w społeczeństwie. Niestety żyjemy tak, jak żyjemy. Uff. Doskonale wiecie, ile kosztują ZUS-y, ile kosztują opłaty. Natomiast mógł zostać w Czechach po prostu. I tam robić biznes. Nie, no. Tam już pewnie jest nisza wypełniona. No, a w Polsce tam, jeszcze no, nie była. Bo jest na tyle niewypełniona, że jest nielegalna. Dokładnie. I... Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej ma każdy przedsiębiorca. Wielokrotnie już wspominałem wam na materiałach, że są trzy instytucje... Tak, ma prawo do zawieszenia działalności, ale tu chodzi... Podatki, am I right? Ale tu chodzi o inne... tu chodzi o tą koncesję, jakby, że on może tylko posiadać tę pumę wtedy, jeśli ma tę działalność, tak? To prawda. Więc no. Jakby spoko, masz prawo do zawieszenia działalności, jak jesteś, nie wiem, mną. I wiesz, i... nie wiem, nie będę teraz robił, nie? Mhm. A inna sprawa, jak to by mi na przykład, nie wiem, jakbyśmy my tylko na... mogli tylko mieć... jakbyś ty mógł mieć tylko koty w momencie, gdy nagrywasz podcast. No tak. I tak. Zawiesił podcast, Jezu, tak. I nagle byś się pruł, że nie masz kotów. To prawda. No. To tak działa. No. Nie ma jak tego przeskoczyć. Może inaczej, nie koty. Gdybym po prostu miał... po prostu kupował kobiety z zagranicy, żeby pracowały dla mnie. O, dzisiaj sex working naprawdę jest intensywny. No. Jest intensywny, ale jak już wracam do tego porównania, po prostu jest to kurwa nielegalne. No tak, tak. No. Instytucje, które mogą posiadać... No tak, ale to był jego jedyna luka. No tak, jedyna luka. Tak. Tego typu zwierzęta. Zoo, cyrk albo Instytut Badań Naukowych. Kamil postanowił... Badań naukowych nie, no bo wiadomo, Kamil nie ma... Sorry, nie może być Instytut Badań Naukowych, ponieważ on nie w swojej... On u siebie chciał po prostu nauczać ludzi o innych rzeczach, czego nie robi Instytut Badań Naukowych. Dokładnie. Że swoją działalność gospodarczą zarejestruje jako prywatny cyrk. Kamil w żaden sposób nie chce się podać wyrokowi i oddać Nubii do zoo. Chce nadal się opiekować, jak robił to do tej pory. Miłość do Nubii i bezduszny wyrok sądu zmusiły go do tego, że... Oczywiście, miłość do Nubii i bezduszny wyrok sądu. Tak jakby inne wyroki sądu były duszne. Jakby, jeśli, tak, dokładnie. Jakby prostu... sąd nie był tą jedną instytucją, która jest właśnie taka i jest zaprojektowana w ten sposób. To jest piękne. Teraz ukrywa się po lasach. Niestety wszystko to zmusiło go do ucieczki. Ja niejednokrotnie u Nubii byłem i pokazywałem również to zarówno na Instagramie, jak i na filmach, które macie do tej pory dostępne. I śmiało można było tam dostrzec warunki, w jakich kot był przetrzymywany. Były to bardzo dobre warunki, Nubia miała stałą opiekę weterynaryjną i była karmiona. Nie była to klatka metr na metr, w której kot nie może się wyprostować. To jest chore. Właśnie, to jest ważna sprawa, ale to może przejdźmy do niej dopiero jak... Znaczy chciałem powiedzieć... Do tego pisemka dojdziemy. Okej, okay, dobrze. Dobrze. To racja. Ja byłem w klatce Nubii, było wiele osób takich chociażby jak Resist, You, Freeze, wszyscy widzieli. No oczywiście ludzie, którzy znają się najlepiej na tym, jak podumę trzeba hodować, w jakich warunkach powinnam... Tak, ludzie, którzy po prostu nie brali pewnie i w ogóle to nie było pewnie jakoś w stylu wysyłanie mailów... To na pewno nie było jakoś tak organizowane. W sensie oni po prostu tam przyszli i powiedzieli, ja kocham... Jakby, come on, mówimy o ludziach, którzy... To jest ich praca. Tak. Mieć takie coś, że okej, okay, jak jeszcze bardziej zszokować widza? Jak zdobyć coś, co będzie fajne, nie? W sensie to jest... Ani trochę nie obrażam ich w tym. Mhm. Ja mogę poobrażać. Ale ty nie. Ty nie chcesz, dobrze, rozumiem. Ale ja mogę poobrażać.
Znaczy, w pewnym momencie kończy się content, jak się po prostu robi content typu look at this shit. No tak, no ale mówię, że no, szukasz więcej shit. No tak, no. No i o to chodzi. No tak, oczywiście. Że to nie było coś takiego, że oni się związali jakoś z tym kotem, czy coś takiego. Nie, to prawda, on o tym mówi, jakby oni tam przyszli, podpisali kontrakt i w ogóle zapłacili tam 50 tysięcy każdy, żeby więcej Kamil S. mógł sobie siedzieć. No, to prawda. Jakie Nubia miała warunki? Zresztą to jest jakby, mam wrażenie, ten syndrom tego youtubera takiego dziwnego, że on zacznie zaraz nawoływać, że no i w ogóle to nawołuje do stiu i... No tak, już się zaczyna, przecież widzisz. To już nawołują. Jak reżyser życia. Przebywania i nikt nie miał zastrzeżeń. W sieci ukazało się nagranie, w którym Zapoznański pokazuje, że Nubia znajdowała się w klatce metr na metr i nie mogła w niej się odwrócić i jeszcze dodatkowo spała na swoich odchodach. Tutaj, moi drodzy, możecie zauważyć niesamowitą manipulację i grę aktorską, ponieważ to jest klatka transportowa. Tak jak na swojej domu. Teraz chciałem zaznaczyć. Chciałem powiedzieć o manipulacji, o której sam wspomina Kamil. Otóż, na nagraniu, które wstawiło Zoo, tak? Widać klatkę, która ma ze wszystkich stron kratki pionowe. Na zdjęciu, które dostarczył Kamil, są kratki pionowe tylko na drzwiczkach, a kratka w kwadrat jest na każdej innej ścianie. Są to dwie inne klatki. Ale to tylko tyle chciałem powiedzieć, jeśli już mówimy o jakichś takich wstępach, jeśli jakby się wkręcamy w taką manipulację i grę aktorską i tak dalej. To ja dobra, to ja teraz od razu powiem. Z nagrania z zatrzymania, jakby z zabrania tej pumy, wynika dość jasno, że ta puma znajdowała się akurat w tym, wtedy w tej klatce. I została z tej klatki wyjęta przez Kamila i później Kamil ją najpierw do auta, a później wypierdolił z tego auta i poszedł na piechotę, bo nie pojechał, nie wiem z jakiego powodu tym autem. Może nie miał na paliwo, bo musiał zawiesić działalność. A, musiał zawiesić działalność, no tak faktycznie. A po mnie chciała zrobić backflipa wtedy, więc nie mógł zarobić. Nie, na PayPalu nie miał żadnych donacji. Nie miał donacji na PayPalu. Więc i teraz dochodzimy do tego punktu, że w pewnym momencie podczas tej całej obławy Kamil S. powiedział, to jest manipulacja. Tutaj są prawdziwe zdjęcia tego woliera, tego wybiegu, który jest przygotowany dla pumy. I wysłał on zdjęcia tego wybiegu. Problem w tym. I tutaj znowu KT13, użytkowniczka wykopu. Dziękujemy. Woliera z 2015 roku z Mnichowa. Nie jest to samą wolierą, którą pan Kamil mieszkający w Złożeńcu podaje jako aktualne warunki pumy. Więc orety, to jest porobane. Więc tak, oni mieszkają od jakiegoś czasu w ogóle w innym miejscu niż znajduje się tamta klatka, niż tamten wybieg się znajduje. Tak. I spoko, dobra, tam był ten wybieg, oni się przeprowadzili i zrobili wybieg, I guess. Gdzie jest zdjęcie tego wybiegu nowego? Nie ma. Czemu, więc czemu on pokazuje zdjęcie wybiegu, w którym ta puma już nie mieszka, bo jest zamiast zupełnie innym miejscu? Zamiast pokazać ten, co był ten zaraz przed aktualny wspaniały wybieg, no. W którym puma teraz mieszka. No. Może dlatego, że ten wybieg... Nie chcę nic sugerować. Może nie wygląda tak dobrze. Może nie wygląda tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Może po prostu tamten wyglądał o wiele lepiej wizualnie niż ten, w którym teraz znajduje się puma. Może wybiegiem, w którym znajduje się w tej chwili puma, jest po prostu ta biedna klatka. Nie wiadomo. Nie, jakby też to są moje takie mniemania. Faktem jest to, że on już tam nie mieszka. Mieszka teraz w innym miejscu. Faktem jest to, że pokazał inną klatkę niż najnowsza. Dokładnie. Domowych kotów macie transporterki, do których wkładacie pupile, gdy idziecie do weterynarza. Tak samo Kamil musi mieć klatkę, w której będzie mógł transportować Nubię. Ale to jest klatka... Transportować ją po całej Polsce, zaznaczmy, żeby wozić ją do hotelów, tak, do jakiejś wulkanizacji, przepraszam, do oczyszczenia tapicerek. Tak. Najbardziej zoologiczna rzecz na świecie, tak? Ekologiczna też. Robiłem porównanie w ogóle wcześniej, zanim zaczęliśmy. Że wyobraź sobie, że chcesz mieć suma, rybę w domu. Więc kupujesz tego suma, przychodzisz do domu i go kładziesz na dywanie. No. I mówisz, to jest moja rodzina. Kocham tego suma. On się świetnie tu czuje. On się świetnie tu czuje. Bierzesz tego suma, jedziesz z nim na przykład do rodziny. Patrzcie, to jest mój sum. Oni go głaszczą, robię sobie z nim zdjęcia. Sum. Później jedziesz, hej, mam suma. Jedziesz do filiżaneksu, zrobisz z nimi sesję zdjęciową na Facebooka. Współpraca. Największa filiżanka świata? Pomieści suma. I sum tam jest w środku, tak. Wow, fantastycznie. Przez cały ten czas sum jest poza wodą. Jest
jakby my tutaj możemy jakby jasno ustalić, że to jest miejsce, które jest zupełnie nie dla tego suma, bo wiemy, że ryby mieszkają w wodzie. To samo dzieje się z tą pumą. Z tym, że potrzeby tej pumy nie są tak widoczne i nie są tak jasne, jakbyśmy chcieli, żeby to było można zrobić takie właśnie ławne porównanie. Ta puma potrzebuje terytorium ustalonego. Ta puma potrzebuje tego, żeby nie jeździć kurwa w lewo, w prawo, wyjeżdżać do różnych miejsc. Ta puma potrzebuje bycia niedotykaną. Znaczy ta puma po prostu nie potrzebuje właściciela. Zacznijmy od tego. Dokładnie. Tak samo jak sum nie potrzebuje właściciela. No. I nie możemy wmawiać, że ten sum ma się dobrze, ale każdy widzi, że ma się źle. I jeśli ma się pewną wiedzę o tym, jak takie życie pumy powinno wyglądać, wiemy też teraz tutaj, że ta puma ma się źle. Puma, w której Nubia nigdy nie była przetrzymywana. Trzeba również tutaj oczywiście zaznaczyć, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czyli RDŚ, w listopadzie 2019 roku, czyli całkiem niedawno temu, wydało oświadczenie. Zapewnia, iż warunki przetrzymywania Nubii są jak najbardziej zgodne. Co oznacza, że... Okej. Okay. Dwie rzeczy. Po pierwsze... Tutaj weź cofnij strzałkami. Mm-hmm. Dobrze. Zacznijmy od tego, że to, co tutaj jest, dotyczy tylko i wyłącznie na podstawie ustaleń z kontroli uznano, że właściciel zwierzęcia zapewnia warunki określone w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia bla 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 w sprawie gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. Podoba mi się, że jakby ta puma jest opisywana wszędzie, że jest niebezpieczna dla życia i zdrowia ludzi, jakby jest dalej wystawiana do ludzi. W załączniku numer 1, kategoria 1. Najbardziej niebezpieczne gatunki lub grupy gatunków zwierząt, które z przyczyn naturalnej agresywności lub właściwości biologicznych mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W związku w powyższym protokole nie odnotowano zaleceń pokontrolnych. Czytałem o tym papierku i co ono oznacza? Oznacza on tyle, że miała klatkę. Że ta puma miała klatkę, która była oznaczona, że mieszka tam puma. No. Że jest tam niebezpieczne zwierzę. I jakby dodatkowo ten papier pokazuje, jakby nie jestem pewien, właśnie teraz tutaj ten. Mi się wydaje, że ten papier dotyczy tamtej klatki, tej, która jest z tego poprzedniego miejsca, w którym mieszkał właściciel. Nie mam tej pewności, więc nie będę mówił takiego, nie tego claimu mówił, ale mogę za to powiedzieć. Na podstawie tego, gdzie widzimy, że jest to kategoria pierwsza, najbardziej niebezpieczne gatunki lub grupy gatunków zwierząt, to zwierzę potrzebuje klatki określonej, odpowiednio oznaczonej i nie powinna się znajdować poza tą klatką. Nie powinna się znajdować poza tą klatką, poza IGS transportem jej gdzieś, nie? Który byłby wymagany dla niej, dla jej dobrobytu. Ten gość cały czas wyprowadzał tą pumę z tej klatki, cały czas jeździł w różne miejsca. A co sam się zbiałkował. Dokładnie. Dowody są na to po prostu na całym jego fanpage'u. Dokładnie. I jakby to pokazuje dokładnie, że ta puma nie powinna była jeździć z tym człowiekiem, gdziekolwiek. No tak, bo jakby warunkiem tego, że on może ją mieć, jest to, że jest w klatce, no. Z oznaczeniem, że jest puma w klatce. Dokładnie. Środowiska, czyli RDŚ, w listopadzie 2019 roku, czyli całkiem niedawno temu, wydało oświadczenie. Zapewnia, iż warunki przetrzymywania Nubii są jak najbardziej zgodne. Co oznacza, że może Kamil przetrzymywać pumę. Sama sytuacja wtargnięcia do Kamila jest już bardzo dziwna. Zgodne. To jest też ważne słowo. Zgodne z prawem. Mamy w ogóle na Discordzie, jeden z naszych słuchaczów jest osoba, która pracowała w zoo z dzikimi kotami. I ta osoba mówiła na Discordzie, opowiadała o tym, jak wyglądają, jakie są wymagania dla takich zwierząt. I jeśli dobrze pamiętam, klatka 3x3 metry. No. Że to jest wymagane. Więc jeśli ktoś mówi, że spełnia zalecenia, to gówno znaczy tak naprawdę. No tak, chyba to równie dobrze tutaj mogłaby sobie mieszkać. Równie dobrze mogłaby tutaj mieszkać. No. I wtedy też by spełniało zalecenia. Więc no. To też nie jest w żaden sposób pokazuje, że ona ma fantastyczne warunki. Nie, to po prostu mówi, że jest odpowiedni metraż i jest napisane, że jest niebezpieczne zwierzę. I ten pan ten w tym garniturze powie, dobra. I jeszcze chcę powtórzyć, nie jestem pewien, czy to było 3x3. 3x3 albo 6x6, coś takiego. W każdym razie, no nie 150 metrów kilometrów kwadratowych. Tak. Wtargnięcia do Kamila jest już bardzo dziwna. Zresztą zobaczcie, jak sam to relacjonuje. W dniu dzisiejszym zostaliśmy zaatakowani przez pracowników Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Ja też bym chciał zaproponować Kamilowi S, żeby nauczył się interpunkcji. Jeśli chciałby na przykład dyskutować z kimś w internecie. A to nie jest potrzebne najwyraźniej, jak widzisz, bo zobacz, ile pieniędzy zbiera i podpisów na... Ja po prostu chciałbym mu zasugerować, że po prostu na przykład używał wielkich liter tylko na początku zdań albo jakoś symbolizował koniec zdania kropką.
wtedy łatwiej się czyta ścianę tekstu. Oj tak, to prawda. Ale no widać... Może to był ten problem, który doprowadził do tego noża przy gardle. Po prostu komunikacyjnie było... Może on napisał coś, wiesz, że... Może ten mail, który... Nie oddam pumy, ale jakby chodziło, że nie, kropka. Oddam pumę, tylko że jakoś... Ej, no mogło o to pójść. Wow. Jeden z pracowników próbował mnie powalić, próbował założyć klamrę, obezwładnić mnie, definitywnie użył siły w stosunku do mojej osoby. Moja reakcja była jednoznaczna. Bronić siebie, bronić imienia, bronić najukochańszego zwierzaka, jakie mam. Tak? Teraz jest tutaj claim, że pracownik... Kamil, kupiłeś już basketball shoes, bo... Na kart. Basketball shoes, tak widzę, że jest na zakładce. Użyłem takich... Jeszcze chwilę pauzę. No. W ogóle jest tutaj właśnie, jest claim, że jeden z pracowników próbował mnie powalić... Spróbował założyć klamrę, obezwładnić mnie. I nie wiemy, jakby nie... Chciał, jakby, no jest to nagranie niby i mam nadzieję, jakby jest ono edytowane, w sensie, że jest krótsze. Jeśli coś takiego się stało, ja mogę zakładać, jak do tego doszło. Mogłoby to być w momencie, kiedy zaczął sobie przykładać nóż do gardła, albo wyciągać dzikie zwierzę z klatki. Możliwe, że w tym momencie ktokolwiek z ludzi wokół mógł się poczuć próbował zagrożony. Go obezwładnić, dokładnie. Ale to również nie wiem, również nie. No. Może przyszli i zaczęli go bić pałami, nie? Nie wiem. Mogli policjanci przyjechać od razu. Nie, właśnie nie, sorry, przecież nikt nie przyszedł, nie zaczął go bić, nie było tam policjantów. No. Z moim dzieckiem. Poza tym, na miejsce przyjechali pracowniki zoo. Bez policji, bez obstawy. A to głupie. Bardzo pewnie i tak jakby stali po prostu poza prawem. Przyjechać z policją. I chcieli Kamilowi odebrać zwierzę. No i Kamil oczywiście Nubi nie oddał. Tylko ja mam jedno... Tylko, że oni mieli prawne zezwolenie na to, żeby ją wziąć. Tak? Tak, było on mówi jakby... to w wywiadzie, okay. Że ta puma miała zostać przekazana z Poznaniu. To zostało, bo właśnie to był ten jedyny element, którego no ja to, nie wiedziałem. No to masz go teraz. Ona była, że to był, no bo właśnie to była trochę taka samowolka dla mnie, bo to tak jest przedstawione. Jest przedstawione, oczywiście, jako ale on sam później w wywiadzie musi przyznać to, bo inaczej gdy tego nie przyznał, to no, że... Ta puma miała trafić do Zoo w Poznaniu. No, i oni przyjechali po tą pumę. To jest kolejne kłamstwo tego typu. Tak, dokładnie. In travel, że to niby sami przyjechali tak z dupy i w ogóle dlaczego są i w ogóle co oni chcą. A to kompletnie się mija jakby z jakimikolwiek, nawet wiesz, nawet jak masz jakąś rozprawę cywilną, to przecież dostajesz papier. On musiał być poinformowany o tym. On po prostu w tym momencie, kiedy to się stało, stwierdził, wiesz co, jednak nie. I dlatego jest teraz, no mogła być tam policja. No spokój, co, zastrzeliliby go? Tego chcecie? Znaczy, jakby, kurwa, oni o co mogliby chodzi? Zastrzelić to zwierzę przede wszystkim. No bo... albo właśnie, no albo to zwierzę by zginęło. Ale jak już udowodniliśmy, wszyscy, kurwa, zamieszani w to, jakby z tej strony mają w dupie dobre tego zwierzęcia. Chodzi tylko o kurwa i wyłącznie o pieniądze. No. Niestety. No, to jest... Albo o to, albo o te wyobrażenie, kurwa, tego biednego zwierzęcia jako tego domownika i psa domowego. No kurwa, sorry, ale to tak nie działa. Ten człowiek jest pierdolonym idiotą. No. No pytanie. Kto pracowników zoo upoważnił do tego, by przyjeżdżać do kogoś i odbierać mu zwierzę? I tutaj prawnie ja nie jestem do końca właśnie, nie mam pewności, czy oni są tacy, że on musiał im oddać to zwierzę. Możliwe, że nie musiał im oddawać, możliwe, że tam musiała być policja. Tak czy siak w wywiadzie późniejszym przyznaje, że... Dostał jakieś. Że ta puma miała trafić do tego zoo. Jak miała, no to miała. Więc w takim razie on mógł po prostu dać im to, żeby nie stresować więcej tego zwierzęcia. Nie. Ganiać z nim, kurwa, po lesie. On stresował jeszcze dodatkowo bez powodu, pomimo tego, że on wiedział, że ta puma ma tam trafić. Pomyślcie o tym. Tam musiała być cała obstawa, żeby on oddał to zwierzę. Nie, on jest po prostu pierdolonym egoistą. On ma źle z głową. To jest ten problem. On jeszcze naraża to zwierzę. Jest pierdolnięty. No. Spierdolnięty. Kurwa. Do wykonywania takich czynności akurat jest policja. I tylko w obstawie policji mogli taką czynność przeprowadzić. Oni jednak w obstawie mieli tylko dziennikarzy. Ale to fakt. Jakby trochę głupie, że bez żadnego problemu. No jest głupie. Właśnie dlatego mówię, że zakładam, że oni myśleli, że to przejdzie bez żadnych problemów. Może. Ale bo to było, wiesz co, znaczy, wiesz co policja, było, może by tak jak mówiłem, wiesz co było ich błędem? Myślenie, no. Że ten człowiek jest po prostu, nie jest ten, nie jest pierdolnięty. To było błędem tych ludzi, którzy pojechali po tą pumę. No a jednak mówią jakby o kimś, kto ma pumę w domu. No tak, mogliście to przewidzieć. Może by wszystko nagrać, zmanipulować i zrobić z tego wielką dramaturgię. Pojawiły się również w sieci informacje, że Kamil grozi nożem i jest bardzo... Byli tam ci pracownicy zoo i byli dziennikarze. Może dobrze, że byli ci dziennikarze. No. Chuj wie, co by się stało, gdyby ich tam nie było. Ale w ogóle podoba mi się, że on mówi tak, no i by zrobili wielką dramaturgię, w odróżnieniu od tego, co ty robisz teraz. Nie, w odróżnieniu od tego, co robi Kamil S., jakby biorąc tą pumę, biorąc tą pumę do lasu, pisząc o tym, że chcą ją pumę odebrać, pomimo tego, że wiedział, że ta puma ma trafić do tego zoo w Poznaniu, bo ją stracił, kurwa, prawnie. No. Nawet nie stracił, ona nigdy nie była jego.
Dawaj. Bardzo niebezpieczny. Miał w ręce ostry przedmiot, ale nikomu nim nie groził. W pewnym momencie przyłożył go sobie do szyi i powiedział, że prędzej sam sobie odbierze życie, niż odda komukolwiek nubie. Jeszcze niech przeleci to, co on mówi o tym. Zwróćcie uwagę, niesamowita determinacja i miłość tutaj do zwierzęcia targa kamilem. Albo też idiotyzm, egoizm, bo zobacz, jak trzeba być egoistą, żeby przełożyć sobie ten i uznać, że to cokolwiek zmieni. Tak. Że jakby ci ludzie, Kamil Wielki sobie przyłożył teraz. Jeszcze, wiesz, w ogóle myślenie, że on pierwszy zostanie jakoś, będzie narażony na jakieś niebezpieczeństwo, niż ten dziki kot, którego on wyprowadził z tej klatki. Tak. Nie, sorry, jakby co, ale jakby przyszła kawaleria i oni stwierdzili, nie mamy wyjścia, to by strzelali najpierw do tego kota. No tak. Nie strzelaliby do ciebie, jesteś człowiekiem. Sorry, narażasz tego zwierzę. Sorry, jesteś człowiekiem, jesteś słabszy. Tak, jak znaczy dodatkowo, sorry, nikt nie chce cię zabić, jakby po prostu. Tak, nikt nie chce nikogo zabić. Właśnie o to chodzi, że chcieliby wszyscy, żeby żyli wszyscy lepiej. Oprócz Kamila S., który jest po prostu irracjonalny w tym, co zrobił. No i jakby w ogóle coś takiego, w ogóle sprzedawanie czegoś takiego, to jest jak... nie wiem, no to jest, to mi przypomina takie historie toksycznych miłości. Mm. Że ktoś sobie coś grozi, że coś zrobi. Zabije się, jak mnie zostawisz. Tak, to jest dokładnie. Zabije się. Zobaczcie, jaka... W ogóle podoba mi się określenie jakby, określenie. Jaka miłość. Miłość targa. Tak. Sorry, miłość nie targa. Nie, miłość... Targać mogą tobą irracjonalne emocje. Jakby kochał tego kota naprawdę, to by mu zależało na jakby na najlepszych warunkach dla tego kota. Gdyby kochał to zwierzę, to by po pierwsze... Gdyby kochał zwierzęta, to by nie kupił tego zwierzęcia, po pierwsze... bo nikt, kto kurwa kocha zwierzęta, nie uważa, że pojedzie do innego kraju kupić zwierzę, żeby se zarobić. Tak! Po prostu. Ugh. Jakby, no ja to przytaczałem już parę razy. Gadaliśmy o tym, czy to było, że najpierw było zwierzę, później zarobek, czy najpierw był pomysł zarobku, później zwierzę. Tak obojętnie. No, tak albo ego, albo pieniądze to by kierowały, a nie dobrobyt tego zwierzęcia. Wiesz, tak jak ja przytaczam prywatnie już któryś raz, że mój ojciec mi mówił, że w bloku nigdy nie weźmie psa, bo pies by się zamęczył w bloku, bo nie miałby tego podwórka do biegania ciągle. Tak, dlatego ja tak... Bo jakby wiesz, mój tata jak mieszkał jako dziecko, to mieszkał właśnie w domu jednorodzinnym i tam miał, nie pamiętam, jak jedna z tych takich bardziej tych pojebanych ras, tych takich agresywniejszych. Pierdolniętych, o kurwa. Tych pierdolniętych. I wiesz, jakby... Nawet te wnioski na późniejsze życie się przełożyły na to, że jednak wierzę w bloku by nigdy nie wziął psa jakiegokolwiek, a co dopiero psa ogromnego, który potrzebuje, wiesz, wybiegać się cały dzień. No. Co dopiero zwierzę, które ma w genach to, że jest dzikie dalej. Nie próbujmy zrobić innej narracji, że te psy, które teraz są, to są efektem już takiego wypaczenia, że po prostu... już tego nie odwrócisz. Tak jak te zwierzęta, które do dziczy nie wrócą z zoo. Mm. Ale po co dalej iść? O to chodzi właśnie. Sorry. Po prostu przestańcie. No. Skończcie. Możecie... Ach. To w ogóle wpadł na taki pomysł, że zwierzęciu będzie lepiej w zoo niż u niego. Niż u ludzi, z którymi się wychowała. Których kocha? Nie, wychowała się z jakimś handlarzem w Czechach. Wychowała się ze swoją matką tak pewnie miesiąc. Max. I potem została zabrana i teraz jest z gatunkiem, który w ogóle nie jest przystosowany do tego. Jakby odbiegając od tego, że pomy tak nie formują też relacji w ten sposób. No. Jakby rozumiem, że ona może być lubić... Są pewnie nagrania, gdzie ona jest głaskana, gdzie jest dawane jedzenie i ona jest jakaś spokojnie leży przy kimś, ale bo jest to przyzwyczajona. Wszystkie zwierzęta, jakby jak się przyzwyczaja, jak weźmiesz jako małe i wiecie, jak indoktrynacja działa u ludzi na przykład. To jest dokładnie indoktrynacja dzikiego zwierzęcia i jest przyzwyczajone. Jakby matka też je głaskała po tutaj, szczególnie w ogóle, jeśli złapiecie kota za kark tutaj, w tą skórę, on jest niemalże sparaliżowany. No to przecież są nagrania te pojebane, jak on sam gryzie to zwierzę w to miejsce. A to swoje, no kurwa. Które też jakby już wyglądają tak, jakby miał naprawdę jakieś problemy ze swoim ego ten człowiek. Ech. I powód, dla którego tak się dzieje, jest taki, że małe kocięta są przenoszone przez kart i wtedy są w bezruchu, żeby kotka mogła je przenieść. I oni ją kochają? Nie znam ani jednego przypadku, żeby zwierzętom w zoo było dobrze. A wy taki przypadek znacie? Tak, to ja bym się chciał spytać, czemu Kamil in Travel jeździ po innych zoo po świecie. To właśnie. I nagrywa. Dokładnie. W sensie takich prywatnych zoo, czy takich chuj wie jakich zoo, bo to już w jakiejś Tajlandii. Skoro jest, tak to określa, że jest tak źle, to czemu tam je wspiera i jeździ? Czemu jakby
cała jego czy twórczość polega na tym, że... Kamil Antravel, czy aby na pewno zależy ci na dobrobycie zwierząt, czy po prostu jesteś fanem hodowli zwierząt? No. Czy to jest po prostu twoje zainteresowanie? Czy twoje zainteresowanie jest po prostu władza nad jakimś zwierzęciem? No, to też braki jakieś. A i dodatkowo co do, czy jakieś zwierzę, które było szczęśliwe? Widziałem patyczaki w zoo. One nie wymagają o wiele więcej niż to, co tam mają rybki, w tym terrarium. Rybki w akwarium też jakieś. I no, jeśli mniejsze. Tak, jeśli chodzi o te ssaki duże i o te zwierzęta, które są większe w tych różnych wybiegach. Często to są zwierzęta, które są odebierane z nielegalnych hodowli. Tego już nie odwrócisz. I tego już pewne rzeczy nie odwrócisz. Ale na pewno nie odwrócisz tego też... Nie, bo odbierane, a nie kupowane. Tak. O to chodzi. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli chodzi o na przykład, gdy masz zwierzęta w zoo, które są zagrożone i na przykład staramy się, żeby one miały jakieś potomstwo, żeby mogły na przykład wrócić do dziczy, albo żeśmy jakby po prostu starali się, żeby one przeżyły w ogóle te gatunki. No. One są też trzymane w zupełnie innych warunkach. One nie są, na przykład często nie są pokazywane w ogóle przy ludziach. One, jeśli są w takim momencie, dokładnie, o to chodzi. Ale właśnie o to mi chodzi głównie z tym, że mówię, że przechwytywane, a nie kupowane. Mhm. Chodzi o to, że są odbierane z takich, gdzie wpierdala się rząd i mówi, ej, zamykamy to. Mhm. Nie ma co z nimi zrobić. No. A nie, że są płacone ludziom, którzy handlują nimi i kupuje się je. Tak, dlatego jak chodzisz po zoo i masz te tabliczki, to masz wszędzie odebrane z nielegalnej hodowli. Na przykład. Przekazane przez inne zoo, które miało dużo tych zwierząt, bo były również odebrane z nielegalnej hodowli. Jakby... Stąd te zwierzęta się biorą. One już się nie biorą teraz tak, że ktoś idzie do lasu i łapie zwierzę do zoo. Nie. Bo nie robią tego. Ludzie... Mam wrażenie, że teraz większość zoo to jakby... W świecie cywilizowanym to jest damage control po prostu już. Tak, dokładnie. Damage to już schodzenie z tego po prostu tonu najwyższego i próba jakaś najsensowniej ogarnięcia tego, co dalej zrobić z tymi zwierzętami. Ale jak widać, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Najpierw tygrysy, teraz puma. W materiałach, które zostały nagrane na miejscu i bo tam... Jest chyba tak z narracja, że oni odebrali specjalnie pumę, żeby mieć pumę w zoo. I że, co, że najpierw tygrysy, że co, odebrali tygrysy skąd? Nie, że już mają tygrysy, to może jeszcze teraz puma jakaś. No a może to... odebrali komuś tygrysy, może jeszcze odebrali z jakiejś nielegalnej. No to Kamil chciał najpierw pumę, potem tygrysy. Właśnie chciałem to powiedzieć. To co, apetyt rośnie w miarę jedzenia, Kamil, najpierw prawda? Puma, a potem zwiększamy kaliber, nie? O Boże. O, i nagranie. Produkowane w internecie doskonale widać cięcia, grę aktorską i manipulację. W ogóle podoba mi się to, że jakby, wow, witam w... montaż w sztuce filmu od stu paru lat. Że film musisz montować, żeby zostawić najważniejsze elementy. Na przykład wycinasz to, co chcesz pokazać i jakby już wyobrażam sobie, jak te 5 godzin biegania z tym typem po lesie by wrzucili do internetu. Ale nie rozumiesz, wiesz co, zo wycięło po prostu... W ogóle gra, gra aktorska, to jest najlepsze. A, jeszcze jest określenie, że on gra tak aktorska. Mówi o tej grze aktorskiej i jakby nie wiem jakiej. No, że ludzie zo grę aktorską robią. Typu, że są zszokowani, że człowiek ucieka z nożem i z pumą. Wow. No ja musiałbym odgrywać swoją rolę wtedy, mówiąc, o, to jest szokujące. Takie rzeczy się nie dzieją na co dzień. To jest bardzo irracjonalne. Tak, by ten materiał stwarzał dramaturgię i wyglądał w taki, a nie inny sposób. Sorry, ale ten... Czemu w takim razie nie przedstawili całego materiału? Może było na nim jednak coś, czego się mali opublikować, że będzie to przeciwko nim. Oczywiście padły słowa, że mówię. To już jest jakby... Tutaj ja bym radził Kamilowi uważać na słówka. Oj tak. Bo takie pozwy cywilne się zdarzają. A, jeszcze co do całego materiału opublikowania. Odnośnie jest jeszcze jeden pewien inny materiał, który został niedawno wyrzucony. Co do spotkania Kamila i Nubi. Mhm. Który też jest montowany i edytowany. Oj tak, jest. A to chyba nie zdążymy na dzisiaj, ale... To można po prostu pole... Chyba, że utniemy go tutaj, no. Nie, dobra. Skończymy ten materiał. Obejrzyjmy ten, najwyżej polecimy tamten następny. Albo na Patreonata wrzucimy. Albo na Patreonata. No. Albo... No, jeszcze mam pewność, że to powiedzę na koniec, więc zobaczymy, gdzie to się potoczy. Dobra. Nubia jest schorowana, że nie jest w stanie utrzymać się na własnych nogach, że jest głodna i zaniedbana. Jeśli chcecie zobaczyć, w jakich warunkach... Zdjęcia tego. Właśnie i to jest miejsce, którym nie było już Kamil już nie mieszka. I ta puma także tam już nie mieszkała. Tak, a to było specjalnie wrzucone już przy tej akcji. Tak, żeby czyli to było w świadomie wzięte stare
to musi być jakby... On świadomie wziął stare zdjęcie. Nikt nic nie robi bez powodu, tak? No. I to już mówiliśmy przy Sohio, że z jakiegoś powodu porównała do nazistów psycholożkę. Miała jakiś problem z tym. Tak samo tutaj. Nikt bez powodu nie bierze starych zdjęć ze świadomością, że się przeprowadził. Tym bardziej, że on żyjąc swoim życiem ma 1000% świadomości, że to jest naciągane. Tak. Że ty masz tylko jakiś tam ułamek graspu na to życie. On ma 100% pewności, że to wygląda jak naciągane i się modli, że nie wygląda jak naciągane. Bo nie ma opcji, że ktoś, kto żyje w kłamstwie, próbując nagiąć prawdę publicznie, nie ma świadomości tego. Dokładnie. Nie ma opcji. Dokładnie. On wiedział, co robi przy całym te zdjęcia. Tak, bo to jest jakby potwierdzone. Z opisem. To są warunki. To jest potwierdzone, że to jest stare miejsce, tak, w którym wcześniej mieszkała ta puma, a on mieszka teraz w zupełnie innym miejscu. Przecież tam był las, pamiętasz? No i to są warunki Nubi z małej litery. Widać, jak ją kochał. Podajcie proszę dalej. Zoo Poznań nas zaatakowali. Kropka siłą, kropka bez policji. Ciesz się, że byli bez policji, jeśli byś tak zareagował. Jak on nie umie pisać po polsku? A to swoją drogę. Biorą takich analfabetów do wojska? Tak, o to chodzi. A o to chodzi, żeby strzelali bez pytania. Wiesz, no tak. Actually, niestety tak. No tak, zapomniałem. Przepraszam, po prostu jakby cały czas mam inne wyobrażenia. Wiem. No, nie chcieliby, żeby śmiało, ale... Wejdźcie na projekt Nubia i sami to zobaczcie. Dodatkowo strona Zoo Poznańskiego cały czas na bieżąco banuje oraz usuwa niewygodne komentarze ludzi, którzy nie zgadzają się z ich manipulacją oraz tym, co robią. Moi drodzy, dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy wszyscy podpisali petycję o ułaskawienie Kamila Stanka, żeby mógł wrócić do swojej żony, proszę, nie podpisujcie syna petycji. Leona i do Nubi. By wszyscy żyli razem ile swojej syna? Żony, dwuletniego syna Leona. O, idealna przekąska. No wow. Akurat tak spełnia z połowę zapotrzebowania danego dnia. Podoba mi się, że dwuletnie, jakby dodane jeszcze. No. A 2 lata ma, taki mały dzieciak. No bo piękna małe rodzina. Dziecko to co do dziecka nie wróci swojego. Dziecka nie wróci. I do Nubi. By wszyscy żyli razem i szczęśliwie. Dlatego jeżeli dostrzegacie prawdę i jesteście na tym materiale po to, żeby pomóc temu zwierzęciu, poświęćcie dosłownie parę sekund, by wypełnić tą petycję. Zajmie wam dosłownie kilka sekund, a im więcej ludzi, tym większa siła naszego przebicia. A. W momencie nagrywania tego filmu dostałem również bardzo pocieszającą informację. Pan Łukasz Litewka poinformował, że znalazła się kancelaria prawna, która zaoferowała 2 adwokatów. Czekaj, co chcesz powiedzieć, że znalazła się kancelaria prawna, która chce pomóc komuś? Czy mówisz, że prawnicy nie działają tak, że połowa spraw to jest dojenie po prostu spraw nie do wygrania? Którzy pomogą w obronie Kamila, jak i również opłacą prywatny ogród zoologiczny, w którym Nubia do czasu wyjaśnienia sprawy będzie mogła przebywać w dobrych warunkach. I to w końcu nie wiem, ale w ogóle tam było, że oni adwokaci chcą opłacić pobyt Nubi też. Żaden adwokat w życiu nigdy ci nic nie zrobi. Tam zawsze jest coś. Tam jest założone wszystkim. Za to jakiś zawsze kredycik, jest ten, tam jest puszczony. Tak. Piękny i cudowny gest, niesamowicie raduje mnie ta informacja. Panie Łukaszu, dziękujemy. No i mamy nadzieję, że... I co, i mówisz, że to jest ten prywatny? To? Bo to nie wygląda na prywatny. Nie, oni są teraz w... Czyli Nubia jest... Na Śląsku, gdzie to jest? W Chorzowie. W Chorzowie, oni są teraz w ZOO. Czyli Nubia jest w ZOO w Chorzowie. Tak. No to w jakim, gdzie oni nie mam zielonego pojęcia, czy to jest prywatne, czy nie. No tak czy siak wyjechała tam za zgodą wszystkich, również tego. On się tam teraz stał wolontariuszem. No i w sumie już nie będziemy tego puszczać, bo to już jest za dużo. Warto tylko... Może będzie w innym materiale, może w innym filmie, może w innym podcaście. Gdzie to jest? W połowie gdzieś mniej, albo wcześniej nawet. Wcześniej. Jest długi, jeszcze wcześniej. O, jest, dobra. Tak, to jest najsmutniejsza rzecz na świecie. Więc teraz określając, jest to wybieg puszczę ten pumy. To po prostu w tle. Okay. Bez głosu leci. Więc no jest wybieg pumy i on przychodzi do tej pumy. I woła jakoś, woła ją. Lubisiek. Misiek. Lubiena. Lubiena. Dzieciaku. I w ogóle ta puma go kompletnie ignoruje. Znaczy... I powiem tak, ja teraz z ekspertyzą moją, bo mam kota w domu. Tak robią koty. Tak. Koty mają trochę wyjebane na ciebie tak naprawdę. Miał. Chodź. Patrz, kto to nagrywa. Jest. No jest, oczywiście, jest nasz chłop. Jest. No kto miał Kamil nagrywać? Czoła. Kamil jest. No w sumie, co, myślisz, że się nie wiebie ta Macensika na to? Wiebie się. Wiecie, kurwa, wszystko się wiebie. Wszystko się wiebie Macensika. No bisz. Ojej.
No i ta puma po prostu idzie do innego kątu jakby tak, swojego wybiegu, też... po prostu jest zainteresowana czymś zupełnie innym. Tak, i była też taka jeszcze dość żałosna próba robienia przebitek. Tak. Puma niby reaguje na to, co on mówi. Tylko niestety jakby Kamil Intravel chyba w ma tym swoim wytykaniu tylko tych manipulacji montażem zapomniał, że jak nagra, weźmie jedną kamerę, pójdzie sam jeden i będzie widać, że on sam to nagrywa w odbiciu szyby, to będzie widać, że ta sama osoba, która nagrywa wołanie, też niby robi przebitki na pumę reagującą. Czyli jedną kamerą nie da się być w dwóch miejscach naraz. O nie. No ale może Kamil kiedyś się o tym dowie. Może. Kochani, jeszcze tylko proszę szybko, co on tam gada. Dobrze. On tam gada rzeczy typu, no on ma nadzieję, że ta puma nie zdziczeje. A no tak, przypadkiem. Ma nadzieję, że ta puma nie zdziczeje tam. Ma nadzieję, że on tam powiedział, że zwierzęta mają pumę krótkotrwałą i długotrwałą. Mam nadzieję, że to będzie tylko w pamięci krótkotrwałej tej pumy. To też jest kurwa pseudonauką jakąś. Ogólnie bardzo dużo gada o tym, jak go tam szukali, i gadał o tym, że nie rozumie, czemu ten bał się o swoje życie. I było pytanie, czy gdyby oni się tam złapali w tym lesie, to czy byś się poddał i oddał tą pumę? On powiedział, nie, nigdy w życiu. Ja bym walczył dalej. I oboje by tam zginęli w tym lesie po prostu. Znaczy... Gość by zaszarżował na nich z nożem i został zastrzelony, a zaraz potem zostałaby zastrzelona puma, bo jest niebezpiecznym zwierzęciem. No, psy są zastrzeliwane. Psy są zastrzeliwane, kurwa. Do się o to chodzi. Dobra. Kurwa mać. Kończę. Mi się wydaje, że jakby wystarczająco dużo powiedzieliśmy. Nie wiemy do końca o tym, w jakich warunkach była trzymana Nubia. To jest prawda. Nie wiemy, jaki miała metraż tego swojego domku. Tutaj możemy mieć tylko domysły, ale chyba udowodniliśmy wystarczająco dobrze, że koleś wozi to zwierzę, wpuszcza ludzi do jej terenu i to jest zupełnie coś, co to zwierzę nie powinno jakby przeżywać. Ono może być głaskane i może być tam jakby być przyzwyczajone do tych ludzi, ale to jest behawioralnie po prostu nagięte do granic wytrzymałości. Ona jest nawet dzikim kotem i jak pokazuje to nagranie, w którym ona już jest w tym... na tym wybiegu i sam Kamil S. jakby komentuje, że ona już się zaczyna tam przyzwyczaić, ona taki wybieg będzie lubić o wiele bardziej. Jest ten argument, że tam dzieci krzyczą i jest hałas. Do tego można się przyzwyczaić, że jest hałas w zoo. Ale do czego nie można się przyzwyczaić, to ciągłe wyjazdy, przewożenie tego zwierzęcia i dotykanie tego zwierzęcia. Jest ta fosa, tak jak Kuba mówił. Jest ten dystans, który to zwierzę ma i do tego można się przyzwyczaić. Ona już nigdy nie trafi do dziczy. To jest ten problem. Ona już nigdy nie trafi do dziczy i nigdy nie będzie miała pełnego życia, na jakie ono zasługuje. Czyli takiego, do jakiego po prostu lata ewolucji ją przygotowały, bo takie jest życie, do którego to zwierzę jest przystosowane. Myślisz, że to działa? Może. Ty, słuchaj. No? Ostatni segment naszego dzisiejszego podcastu. No, a czekaj, jeszcze tylko o Kamilu jeszcze rzecz powiem. Bo Kamil Intravel... może dotrze do niego ten materiał? Mam nadzieję, że dotrze. Może to ten. Ja bym chciał, żeby się odniósł do tych rzeczy, które powiedzieliśmy. Jak on to widzi? Jak on odbija to wszystko? Chciałbym zobaczyć od niego odpowiedź. Bo ja chętnie również skomentuję jego odpowiedź. Ja chętnie porozmawiam dalej na ten temat. Ja uważam, że ja mam tutaj kompletną rację w tym, że puma nie powinna wrócić do tego człowieka. I czekam na wasze głosy. Dobra, tyle. Okej. Ostatni segment. No. Czas przeczytać parę fanfików. O! No tak, bo prosiliście nas. Często nas prosicie. Bartek, Kuba, czy wiecie, że macie fanfiki o was na Wattpadzie? O, dobra, wchodzę. No. Czekaj. Co jest? Jak to zhakowane?